Otwieram 20. sesję Rady Gminy Grabowiec. Witam Państwa radnych, Pana Wójta Bartosza Popka, Panią Skarbnik Małgorzatę Surmę, kierowników jednostek podległych Wójtowi. Przypominam, że sesja jest nagrywana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, udostępniona na stronie internetowej naszej gminy. Bardzo proszę o wyłączenie telefonów. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na sesji jest 14, co stanowi odpowiednie kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytam proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, informacja o pracy wójta, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września 2020 roku przez skarżącego do dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Wolne wnioski. Wyjaśnienie przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj jest zaproszona pani prezes. Przyjęcie protokołu z 19 sesji. Zakończenie obrad 20 sesji Rady Gminy Grabowiec. Przechodzimy do punktu 4. Informacja o pracy wójta. Pani przewodnicząca, państwo radni, kierownicy jednostek podległych urzędowi gminy. W okresie od ostatniej sesji tam wójt realizował następujące czynności. Dokonaliśmy odbioru drogi, tutaj co państwo radni, dołożyliśmy 400 tysięcy, droga została odebrana. Jeździ się fajnie, trzeba teraz uważać na wybiegające na jezdnie sarne, bo tam akurat jest przejście zwierząt. Realizujemy, z uwagi, że nie było w tym roku imprez, które było zaplanowane przez GOK, wraz z pełniącym obowiązki dyrektorem postanowiliśmy wyremontować tam na dole salę z przeznaczeniem, bo mieszkańcy zwracali się do wójta, żeby stworzyć jakąś siłownię. No i tam akurat ta sala na dole spełnia pewne warunki na zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń. Tam będzie wylewana posadzka, położymy panele i będzie tutaj odnowiona i postaramy się zakupić jakieś urządzenia w miarę sił i środków, które pozostaną w budżecie GOK-u. Realizowaliśmy tą na Błoniach boisko, bo otrzymaliśmy sporo ziemi od pana Tadli, część tam rejon z poboczy przywiózł, tutaj jest już tak w miarę to wyrównane, bo tam było wcześniej robione niwelatorem, żeby to podnieść, żeby ta woda tam nie stała, spływała do rzeki. Jeszcze tam pozostanie nawiezienie humusu i jeszcze w przyszłym roku postaramy się zrobić drenaż, żeby tam woda nie stała, żeby będzie, czy chcemy zrealizować boisko dla tych osób, co przyjeżdżają tutaj do schroniska, tych turnusów sportowych i ewentualnie będzie na imprezy, zawody strażackie, ewentualnie będzie, czy będą drużynki tam organizowane, czy będą tutaj, to kwestia to będzie dla naszej gminy pięknym obiektem. Nas pan sołtys i radny, pan Jan zgłaszał, że na końcu gminy w Wólce zawracają śmieciarka i pługi i tam nanoszą na ziemię.
bo tam wjeżdżają w naszą gminną drogę. I tam dokonaliśmy utwierdzenia, że pług wjedzie, zawróci, nie naniesie ziemię i tam, żeby nie było wypadku, bo tam kilka było już takich kolizji, auta wpadały do rowu. Z takich rzeczy kwestia, dokończyliśmy ogrzewanie w OSP Grabowiec. Tam sołtys przeznaczył część funduszu, bo resztę gmina, bo jak na początku kadencji tam było rachunki około 4000 za 2 miesiące, to wiecie Państwo trochę tego, jest centralny pelet, będzie wóz ogrzany i będzie to spożytkiem, nie będziemy musieli płacić takich kolosalnych rachunków za energię. Służyłem tak samo dokumentację na rozbudowę w Breściu. Ostatnio tam pani dzwoniła z Wydziału Budownictwa, jakieśmy jeszcze poprawki. Czekamy, żeby tutaj już dokończyć, dopiąć tę dokumentację. Może byśmy w przyszłym roku w miarę sił środków służyli ten garaż, bo Bereś ma jeszcze ten duży wóz strażacki, który stoi tam u pani sołtys w garażu. Musi być zaparkowany w garażu OSP. Wiecie Państwo, z takich rzeczy miałem taki incydent w poniedziałek. Udałem się do Zamościa po dowody. Jestem przed komendą, mam telefon od pana zastępcy Rafała, że przyjechali do urzędu gminy policjanci z celem sprawdzenia trzeźwości wójta. Ja tak ręce rozłożyłem, oczy jak 5 zł. Mówię, co to się dzieje? No, jestem na komendzie, poszedłem do tego, na biuro, mówię, proszę się tego. Pani mówi, że ogólnie się przedłucham. Nie, proszę mnie przedłuchać do protokół, bo jeżeli ktoś składa takie informacje niepodlegające naprawdzie, to ja mówię, złożę wniosek na policję w kierunku 66 kodeksu wykroczeń. Zostałem wydłuchany, wójt trzeźwy, cało dojechał z dowodami do urzędu gminy. A to jest informacja, bo akurat jak weszłem na poczekalni pani tam z tego, wójta już tyle razy jest mój, wójcie ten i ten pan zadzwoni, mieszkaniec gminy. Aha, no dziękuję. Wiecie Państwo, na kanwie tego, następnie dzwoni pan brygadier, bo trzeba brygadier ze Straży Pożarnej, że posiadamy zagrożenie pożarowe na terenie naszego referatu gospodarczego. Mamy referat, jest są sterty, jest zagrożenie w postaci autobusu i opon. Autobus szkolny, monitoring, proszę bardzo, stoi od odległości, opony. Opony też są składowane w tym tygodniu, akurat przyjedzie firma z Ożarowa, mają zabrać, nie ma tematu. Przyjechał pan strażak, zrobił kontrolę, nie miał zastrzeżeń co do autobusu, do opon. Kwestia nam pomierzył pomiary tych odległości styr. Kwestia przyjdzie tutaj protokół po kontroli z zaleceniami ewentualnie, ale tutaj większych uwag do tego. Oczywiście pytam się pana brygadiera, kto to zadzwonił. Mówi ta i ta sama osoba. Nie będę podawał personaliów, żeby tego pana, tego mieszkańca, przepraszam, żeby nie tego, bo stwierdzi, że wójt szkaluje go i tak dalej. Wiecie Państwo, jeszcze taka byliśmy w ubiegłym tygodniu, bo mamy tutaj akurat w punkcie obrad Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, które się zawiązało. My jako gmina nie mamy informacji. Jeżeli jakieś stowarzyszenie działa, dopiero wczoraj? Aha, no bo do tej pory nie widzieliśmy, tylko że jest stowarzyszenie, ale jeżeli jakieś działa stowarzyszenie, mamy straży, mamy w Tuczępa zarejestrowane stowarzyszenie, jest krótka informacja do urzędu gminy, że na terenie gminy działa taka, no dopiero pani Ala mówi, że tu wczoraj uzyskaliśmy taką informację tego. No i to stowarzyszenie drąży, wiecie Państwo, dalej temat. Stwierdzają, że wójt nie chce nic zrobić odnośnie osób niepełnosprawnych. No wójt już w tamtym roku byliśmy z panią Skawnik w Biłgoraju odnośnie tego środowiska osobą pomocy. Pomieszczenia nie mamy, nie wypaliło. Złożyliśmy na Centrum Opiekuńcze Mieszkalne.
Teraz stowarzyszenie dalej ciągnie ten temat. Tak, to ja z uwagi tak wziąłem panią przewodniczącą, panią Monikę. Pojechaliśmy w ubiegłym tygodniu do Lipiny Starej, bo mówiliśmy na spotkanie z wójtem, z kierownikiem. Państwo się radni, panie przewodnicząca, pani radna się ja się zapoznałem z funkcjonowaniem tego środka, warunkami. Później to pani dyrektor zreferuje, jak wygląda i jakie są siły środki. Pani prezes i członek zarzuciła wójtowie, że wójt nie chce im tego. Wystąpili do nas, żeby przekazać, zakupić tutaj tam po lewej stronie przy Górze Zamkowej budynek od pana sklepowczyka, nie będę już mówił tego, i przekazać im to na drugą opcją było przekazanie remizy w Rokowie. Ja mówię, wiecie państwo, to na to pieniążków na chwilę obecnie nie mamy, państwo radni muszą zdecydować. W tej chwili mamy do dyspozycji szkoły w Tyczempach. Mówię, chcę przekazać państwu w Tyczempach. Stowarzyszenie, pani prezes i członek nie chcą tego. Pozostaje tylko Rogów, świetlica plus grunty. Tam są nieuregulowane stosunki własnościowe. Właścicielem gruntów jest wspólnota gruntowa, a właścicielem remizy jesteśmy my jako gmina. Kwestia, może wiecie państwo radni, rzucimy tak, żeby tutaj wyprowadzić, wspólnota niech przekaże grunt na gminę, gmina wyprowadzi tutaj stosunki własnościowe i tak dalej. Wtedy użytkownikiem świetlicy jest, mamy na czas nieokreślone OSP Rogów. Kwestia mieszkańcy, straż, zrobimy zebranie, wypowiedzą się, czy chcą przekazać stowarzyszeniu. To ci dziękuję. Tak, tak, tak jest. No bo musimy wypowiedzieć umowę straży i będziemy musieli w tym wypadku wypowiedzieć. Straż nie będzie miała swojej siedziby, bo siedzibą jest w tym wypadku remiza i tutaj likwidujemy straż. No dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września 2020 roku przez skarżącego do dyrektor zespołu szkół w Grabowcu. I tutaj proszę przewodniczącą panią Monikę. Ja może zacznę od przeczytania protokołu z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 30 października 2020 roku. Komisja skarg, wniosków, petycji w składzie Grabarczuk Monika, przewodnicząca komisji, Korzeniowski Stanisław, członek komisji, Panas Jan, członek komisji, rozpatrzyła skargę dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września przez skarżącego do pani dyrektor zespołu szkół imieniem Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w zakresie kształcenia obywatelskiego i budowy demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, złożoną przez pana Marka Gąskę, 22 425 Grabowiec, ulica Skierpieszowska 86. Skargę, punkt drugi, skargę dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku do pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec, złożoną przez Marek Gąska, 22 425 Grabowiec, ulica Skierpieszowska 86. Punkt trzeci. Skarga dotycząca braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku do pani Małgorzaty Szojuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Ad 1. Przewodnicząca komisji pani Grabarczuk Monika przeczytała skargę wniesioną przez pana Markę Gąską. Również zapoznała z pismem, którego skarga dotyczyła. Następnie wyjaśniła, że w dniu 25 listopada w obecności pani przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Czata i pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury oraz
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz pana Mateusza Sieńko, radcy prawnego, wysłuchała wyjaśnień pani Elżbiety Widyma w załączeniu notatka z tego spotkania. Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania. Jeżeli nie i wszystko jest jasne, to przechodzimy do głosowania. Przystąpiono do głosowania. Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowały 3 osoby. Opinia komisji, skarga bezzasadna. Ad 2. Przewodnicząca komisji pani Grabarczyk Monika przeczytała skargę wniesioną przez Marka Gąskę. Komisja po krótkiej dyskusji w wysłuchaniu pani Małgorzaty Szajuk i zapoznaniu się ze stanowiskiem radcy prawnego uznaje, że pani Małgorzata postąpiła właściwie. Zawiadomiła skarżącego, że złożony przez niego wniosek został przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, a zgłoszone w nim uwagi i problemy będą uwzględniane w pracach Komisji Rady Gminy Grabowiec. Natomiast z treści odpowiedzi na pismo jasno wynika, że skarżący został poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku. Głosami 3-0 komisja skargę uznaje za bezzasadną. Opinia komisji, skarga bezzasadna. Ad 3. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeczytała skargę wniesioną przez Marka Gąskę, przeczytała wniosek na odpowiedź, którego była złożona skarga, a także zapoznała ze stanowiskiem radcy prawnego, jak również wysłuchano skarżonego pana Łukasza Stecia, który jako przewodniczący komisji rewizyjnej przyjął wniosek skarżącego i przekazał jego uwagi do pracy w komisji i Rady Gminy Grabowiec, jak również poinformował o tym fakcie pana Marka Gąskę. Komisja po głosowaniu uznaje skargę za bezzasadną. Głosy 3-0. Opinia komisji, skarga bezzasadna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po 3 głosowaniach jednogłośnie przy 3 głosach za ustaliła, że skargi są bezzasadne, a swoje opinie przedstawi Radzie Gminy Grabowiec na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Grabowiec. Radna Grabarczyk Monika, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zakończyła posiedzenie i podziękowała za przybycie. Materiały wyżej wymienione w skargach stanowią załącznik do protokołu. Przeczytam jeszcze może notatkę sporządzoną z wyjaśnień pani dyrektor. W dniu 25 listopada 2020 roku w obecności pani Elżbiety Czaty, przewodniczącej Rady Gminy, pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz pana Mateusza Sieńko, radcy prawnego, pani Monika Grabarczuk, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wysłuchała wyjaśnień pani Elżbiety Widyma, dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu, odnośnie braku odpowiedzi na pismo złożone do pani dyrektor przez pana Marka Gąskę w dniu 14 września 2020 roku. Pani dyrektor stwierdziła, że w piśmie pan Marek Gąska nie zwracał się do niej z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, więc nie miała obowiązku udzielenia odpowiedzi. Sugerował natomiast, aby zapoznała młodzież z jego petycjami do różnych instytucji i poparła je z Radą Rodziców, uczniami i nauczycielami w ramach, cytuję, treści programowych WOS i historii. Pan radca prawny po przeczytaniu pisma również stwierdził, że takiego obowiązku nie miała. I teraz może zaczniemy od uzasadnienia uchwały. W dniu 10 listopada 2020 roku skarżący wniósł skargę dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września 2020 roku przez skarżącego do dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznała wniesioną skargę na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 roku.
po zapoznaniu się z pismem skarżącego z dnia 16 września 2020 roku, data wpływu do siedziby zespołu szkół w Grabowcu, komisja skarg i wniosków uznała wniesioną skargę za bezzasadną. W piśmie z dnia 16 września 2020 roku skarżący zwrócił się do dyrektor zespołu szkół w Grabowcu z prośbą, aby rozważyła zapoznanie młodzieży szkolnej z petycjami wniesionymi przez skarżącego do Starostwa Powiatowego oraz gminy Grabowiec. Do pisma załączone były kserokopie wniesionych petycji. Pismo skarżącego nie stanowiło wniosku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 września 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik ustaw z dnia 2020 rok, pozycja 256. Dyrektor szkoły nie jest organem administracyjnym w rozumieniu przytoczonych przepisów. Wniesione pismo nie stanowiło również wniosku o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dziennik ustaw z dnia 2019 roku, pozycja 1429. W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że po stronie dyrektor zespołu szkół nie istniał obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo wniesione przez skarżącego. W świetle powyższych okoliczności wniesiona skarga jest bezzasadna. Ja teraz jeszcze może mam takie pytanie do Państwa radnych. Może mają pytanie do Pani Dyrektor przed przeczytaniem uchwały. Czy Pani Dyrektor może chce się tutaj też odnieść do tego pisma, czy raczej... Proszę Państwa, 14 września wpłynęły te pisma, między innymi odnośnie tego, aby zapoznać na zajęciach lekcyjnych historii i WOS młodzież z petycjami, które zostały skierowane do Pana Starosty, do Rady Gminy, do Wójta Gminy Grabowiec. Jednocześnie też było wskazanie, żeby nauczać treści związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Program nauczania w szkole wynika z podstawy programowej, która jest zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc ja jako dyrektor odpowiadam za realizację tej podstawy programowej i tam są treści związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego, z kształtowaniem postaw patriotycznych, więc nie wiem, dlaczego jest taka troska akurat tego pana o to, co jest nauczane w szkole. Jednocześnie też mogę poinformować, że wpłynęło kolejne pismo też jako, można powiedzieć, odnośnie osób niepełnosprawnych też, które było nie do mnie skierowane, tylko tutaj do Państwa odnośnie przekazania tych budynków. Dziękujemy bardzo. Proszę Panią Monikę o odczytanie uchwały. Uchwała numer 20/102/2020 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września 2020 roku przez skarżącego do dyrektor zespołu szkół w Grabowcu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik ustaw 2020 rok, pozycja 713 oraz artykuł 229 punkt 3 w związku z artykułem 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik ustaw z dnia 2020, pozycja 256. Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanowi uznać za bezzasadną skargę z dnia 10 listopada
2020 roku dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 14 września 2020 roku przez skarżącego do dyrektora zespołu szkół w Grabowcu. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podpisania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni jeszcze mają jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Bardzo proszę tutaj panią Monikę. Może też zacznę od uzasadnienia. W dniu 10 listopada skarżący wniósł skargę dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku do pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznawała wniesioną skargę na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 roku. Po zapoznaniu się z pismem skarżącego z dnia 8 października 2020 roku oraz odpowiedzią udzielonej przez przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec, w piśmie z dnia 8 października 2020 roku skarżący zwrócił się do przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec o zajęcie się sprawami wymienionymi w złożonym wniosku. Zawiadomieniem z dnia 15 października 2020 roku na podstawie artykułu 247 zawartego z artykułem 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, to jest Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 256, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec zawiadomiła skarżącego, że złożony przez nią wniosek został przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec, a zgłoszone w nim uwagi i problemy będą uwzględnione w pracach Komisji Rady Gminy Grabowiec. Z treści odpowiedzi na złożony wniosek wynika jednoznacznie, że skarżący został poinformowany o sposobie rozpoznania złożonego przez niego wniosku z dnia 8 października 2020 roku. W świetle powyższych okoliczności wniesiona skarga jest bezzasadna. Jeszcze teraz mam tutaj pytanie do pani Małgosi Szajuk. Czy chce coś wyjaśnić, czy zostawiamy to? Chciałam tylko dodać, że pan skarżący wysłał pismo bodajże 8 października, 15 bodajże, dobrze, już nie pamiętam. Komisja odpisała, że sprawami zawartymi we wniosku pana zostanie, zaznajomi się, poinformuje Radę. I taką dostał odpowiedź. My mamy jeszcze czas, jest COVID, mamy czas, żeby tych wniosków było bodajże 17. Tych punktów i mamy jeszcze czas, żeby je rozpatrzyć. Pan od razu, zaraz za kilka dni odpisał, że nie dostał odpowiedzi merytorycznej. To jest tylko takie tłumaczenie. Myśmy jako komisja dali odpowiedź. Teraz Rada będzie rozpatrywała te wnioski w odpowiednim czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią Monikę o odczytanie uchwały.
Uchwała nr 20/103 2020 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku z pozycji 713 oraz artykułu 229 punkt 3 w związku z artykułem 227 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z dnia z 2020 roku, pozycja 256, Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia uznać za bezzasadną skargę z dnia 10 listopada 2020 roku dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku do pani Małgorzaty Szajuk, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grabowiec. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego w sprawie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec. Bardzo proszę panią Monikę. I również zacznę od uzasadnienia. W dniu 10 listopada skarżący wniósł skargę dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznawała wniesioną skargę na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 roku. Po zapoznaniu się z pismem skarżącego z dnia 8 października 2020 roku oraz odpowiedzią udzielonej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec, komisja uznała skargę za bezzasadną. W piśmie z dnia 8 października 2020 roku skarżący zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec o zajęcie się sprawami wymienionymi w złożonym wniosku. Zawiadomieniem z dnia 15 października 2020 roku na podstawie artykułu 247 zawartego z artykułem 238 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, to jest Dziennik Ustaw z dnia z 2020 roku, pozycja 256, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec zawiadomił skarżącego, że złożony przez niego wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną, a zgłoszone w nim uwagi i problemy będą uwzględniane w pracach Komisji i Rady Gminy Grabowiec. Z treści odpowiedzi na złożony wniosek wynika jednoznacznie, że skarżący został poinformowany o sposobie rozpoznania złożonego przez niego wniosku z dnia 8 października 2020 roku. W świetle powyższych okoliczności wniesiona skarga jest bezzasadna. Uchwała nr 20/104/2020 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9
grudnia 2020 roku. W sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października 2020 roku do pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 rok z pozycja 713 oraz artykuł 229 punkt 3 w związku z artykułem 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 256, Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia uznać za bezzasadną skargę z dnia 10 listopada 2020 roku dotyczącą braku merytorycznej odpowiedzi na pismo złożone 8 października bieżącego roku do pana Łukasza Stecia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania tutaj? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. I przypomnę tutaj, że właśnie osoby, których dotyczyła skarga, nie mogą brać udziału w głosowaniu. I tak zostało tutaj ustalone. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę panią skarbnik. Zmiany tej uchwały dotyczą dostosowania uchwały do uchwały, która będzie następnie podejmowana w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, a także w uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową przesuwamy termin realizacji zadania pod nazwą podział działek numer 1851/14, 1800/16 w miejscowości Grabowiec. Na to zadanie została podpisana już umowa, ale firma, która to wykonuje, po prostu nie ma jeszcze wszystkich dokumentów do zakończenia tego zadania i nie jest to możliwe wykonanie w roku bieżącym. Przesuwamy termin do roku 2021, to znaczy limit jest przesuwany na 2021 rok, ale to do końca roku najprawdopodobniej to nie będzie trwało. Także zmiany polegają na tym, że zmniejszamy limit wydatków roku 2021, a zwiększamy limit wydatków roku 2020, a zwiększamy limit wydatków roku 2021. To są zmiany uchwały w wieloletniej prognozie. Uchwała nr 20/105/2020 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 i artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 8/64/2019 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi.
Załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grabowiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to proszę. Pani. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Proszę Panią Skarbnik. Uchwała zmieniająca budżet na rok bieżący dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 21 tysięcy. Jest to zwiększenie w związku z tym, to 500 plus dla nauczycieli związanych z tym nauczaniem zdalnym, z zakupem pomocy do tego potrzebnych albo pokrycia kosztów z tym związanych z tą nauką zdalną. Mamy zmniejszenie dotacji na dożywianie, a także, to znaczy tak, 21 tysięcy jest subwencji, zmniejszenie na dożywianie jest 3600 i zwiększenie o 850 zł środków z Funduszu Pracy, które otrzymaliśmy na pokrycie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19. I te zmiany, tych zmian dotyczy uchwała. Uchwała nr 20 łamane przez 106 przez 2020 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 oraz artykuł 212 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 13 łamane przez 65 przez 2019 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 1 kwotę 18 243 734 zł i 75 groszy stanowiącą planowane dochody budżetu gminy zmniejsza się o 3600 zł i zwiększa o 21 850 zł, to jest do kwoty 18 261 984 zł 75 groszy. Z tego kwotę 17 845 643 zł 77 groszy stanowiącą dochody bieżące zmniejsza się o 3600 zł i zwiększa o 21 850 zł, to jest do kwoty 17 863 893 zł i 77 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W paragrafie drugim kwotę 19 279 734 zł 75 groszy stanowiącą planowane wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 71 060 zł i zwiększa o 89 310 zł, to jest do kwoty 19 297 984 zł i 75 groszy. Z tego kwotę 17 604 108 zł 55 groszy stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o 71 060 zł i zwiększa o 89 310 zł, to jest do kwoty 17 622 358 zł 55 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Punkt trzeci. W paragrafie 7 punkt 2 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. W paragrafie 7 punkt trzeci załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grabowiec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 10. Wolne wnioski. Tutaj była zaproszona pani prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pani Bożena Staszczuk, która w poniedziałek była. Odbyliśmy rozmowę, że nie może uczestniczyć w sesji, gdyż ma wyjazd z dzieckiem do lekarza. Więc zostało ustalone wczoraj słownie z panią Stopową, która przyjdzie i po prostu wyjaśni nam odnośnie tego stowarzyszenia, o co im chodzi, co oni chcą dokładnie tutaj. Po prostu, żebyśmy się zapoznali ze strony jej. Dlatego też był ten nasz wyjazd na Lipinę, żebyśmy też jako rada mniej więcej wiedzieli, co jest potrzebne i jakie są warunki do stworzenia takiego ośrodka. I może tutaj pani kierownik zabierze głos odnośnie tego stowarzyszenia i informacji. Może ja powiem pokrótce tak. Byliśmy w Lipinie Starej dla takiego rozeznania, jak to wygląda pod względem finansowym. Pan wójt z panem kierownikiem powiedzieli mu tak, że mają 40 osób niepełnosprawnych, z tego dotacja jest 960 tysięcy rocznie. Około 24 tysięcy jest na jednego niepełnosprawnego rocznie. Wójt powiedział wyraźnie, że prowadząc takie warsztaty, zamykają się w milionie pod warunkiem, że nie będzie dodatkowych kosztów typu przecieka dach, zepsuł się piec, zepsuł się autokar. Czyli można powiedzieć, że rokrocznie wójt dopłaca około 40 tysięcy. Podsumowując to, co jest na Lipinie, jeszcze raz przyjrzałam nasze możliwości utworzenia takich warsztatów. Faktycznie dotacja jest 24 tysiące i nikt tego nie zabierze, z tym, że na dzień dzisiejszy ja mam, jeszcze raz mówię, osoby, które deklarowały się u mnie, że będą uczestniczyły w takich warsztatach, było to około 20 osób. Jest tych osób niepełnosprawnych dużo więcej, z tym, że większość osób są to osoby z niepełnosprawnością fizyczną, która nie kwalifikuje ich do udziału w tych warsztatach. Osoby, które też są intelektualnie niepełnosprawne, w tym przypadku na dzień dzisiejszy nie posiadają orzeczenia, które też kwalifikuje je do uczestnictwa w takich warsztatach. To są osoby, które pewnie by część osób dostała taką kwalifikację, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej. Myślę, że około 15 osób jest ze wskazaniami, pozostała osób takich wskazań nie ma, czyli musiałaby zebrać swoją dokumentację leczenia, złożyć do komisji orzekającej na pełniaków i tam otrzymać takie orzeczenie. Jeżeli będą mieli takie orzeczenie, dopiero mogą się kwalifikować do warsztatów, to jest raz. Drugi raz, żeby prowadziło to stowarzyszenie takie WTZ-y, musi w swoim statucie mieć wymienione, że oni zajmują się rehabilitacją społeczną zawodową. Czy coś takiego mają? Nie wiem.
Trzeci raz wrócę jeszcze do osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie osoby, które są w mojej bazie danych, dostaną już taką kwalifikację, ponieważ WTZ-y prowadzą rehabilitację społeczno-zawodową. Jak sama nazwa mówi, społeczna, to wiadomo, te osoby uczą się życia w społeczeństwie, natomiast muszą też być rehabilitowani zawodowo, czyli musimy je doprowadzić do takiego punktu, że one mimo swojej niepełnosprawności będą zdolne podjąć jakieś zatrudnienie. Osoby, które mają lat około 50, myślę, tak jak rozmawiałam z paniami orzekającymi, że już takich wskazań nie dostaną, bo w wieku 50 lat osoby nie kwalifikują się do rozpoczynania swojej kariery zawodowej, że tak powiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gdybyśmy chcieli, gdyby, nie wiem, czy stowarzyszenie, czy gmina chciała dostać dofinansowanie z PFRON-u na, no nie wiem, remont, przekształcenie takiej placówki, oczywiście można dostać około 300 tysięcy w tym momencie. Wnioski składamy do 10 stycznia, z tym, że te 300 tysięcy to ma być nie więcej jak 70%, czyli tutaj musimy 30% wykazać swoich kosztów przy takim remoncie. Co mogę jeszcze powiedzieć takiego ważnego? Nie wiem. Jakby nie patrząc, to i tak musimy dołożyć. Prawdopodobnie brutto, bo netto. Proszę Państwa, tak jak rozmawiałam z paniami, które tworzą warsztaty na terenie Zamościa, bo w tym roku zostały utworzone kolejne 3, na terenie powiatu mamy chyba 7. Nasze osoby już są umieszczone w takich warsztatach część. Tak jak rozmawiałam, żeby warsztat jako tako się utrzymał bez dużego dofinansowania ze strony stowarzyszenia bądź gminy, musi mieć co najmniej 35-40 członków. Czy takich mamy? Nie odpowiem na dzień dzisiejszy, bo nie wiem. Myślę, że tak naprawdę powinniśmy zacząć od początku. Czy są osoby, które się kwalifikują? Bo my na dzień dzisiejszy nawet nie możemy takiego wniosku złożyć. Nie mamy takich osób z kwalifikacją do warsztatów. I to jest podstawowy punkt, który nas w tym momencie wyklucza do jakiegokolwiek działania, żeby te warsztaty powstały. Bo tak naprawdę, żeby złożyć wniosek, żeby wiedzieć, czy wojewoda nam podpisze zgodę, prawda, da to na zarząd, czym dostaniemy taką zgodę, to musimy tutaj już mieć wszystko. Osoby niepełnosprawne, budynek, wyodrębnioną, wyszczególnioną kadrę, jaką chcemy zatrudnić, autokar, czy mamy, jakie będą pomieszczenia, jakie będą warsztaty, wszystko, wszystko, wszystko. Na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że na 5 osób niepełnosprawnych w takich warsztatach musi być jeden opiekun, czyli mamy 40 osób, żeby nam się to jakoś finansowo domykało, musimy mieć 8 opiekunów. 8 opiekunów, psycholog, terapeuta, kierownik, księgowa, administracja ogólna, na pewno kierowca, na pewno jakiś pan, tak, na pewno jakiś pan, który, no nie wiem, będzie zajmował się drobnymi naprawami, czyli myślę, że 15 do 20 osób powinniśmy zatrudnić, z tym, że nie łudźmy się, że damy wszystkim najniższe wynagrodzenia, ktoś nam będzie tutaj przyjeżdżał, to robił. Tak jak powiedziałem, w Zamościu, w PFRON-ie, na terenie miasta Zamościa poszukują kilku rehabilitantów, kilku opiekunów do takich warsztatów, są wolne wakaty, nie ma ludzi do pracy. Więc zanim rozpoczniemy starania się o takie warsztaty, zorientujmy się, ile mamy naprawdę chętnych, ile osób może w nich uczestniczyć, czy znajdziemy później tą kadrę, bo tutaj już musimy mieć pełny zarys. Składając wnioski zgodnie z rozporządzeniem, mamy tutaj wyszczególnione wszystko po kolei. Jakie koszty, ilu niepełnosprawnych, jaka kadra, jakie warsztaty, co będziemy robili. Bez tego w ogóle nie powinniśmy nawet wniosku składać. Może tak, możemy też zacząć od tego, czy w ogóle starosta, czy zarząd podejmie się wyrażenia zgody na takie warsztaty, ponieważ na dzień dzisiejszy one są w pobliżu i mają jeszcze wolne miejsca. Tworzenie kolejnego czegoś, nie wiem, czy będzie dobre dla starostwa, bo jeżeli my te osoby w tej chwili zabierzemy z Lipiny, to robi nam się dziura w Lipinie i jeżeli będziemy prosić o warsztaty dla, przypuśćmy, 40 osób czy 20 chętnych, to starosta nam te osoby, o które prosimy, z powrotem umieści tam, gdzie są wolne miejsca, niekoniecznie tworząc coś nowego w tym momencie.
No nie wiem, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy się spotkali z samymi zainteresowanymi, jak one to widzą, bo trudno wypowiadać się w czyimś imieniu, kto ma jaki plan w tym momencie. Dlatego proszę na pani prezes. Słucham. Jest pani stopowa? No to poprosimy. Dodam, że zgodnie z tym, co mówił pan kierownik, naszych osób w tej chwili 6 uczęszcza do Lipiny Starej. 6 osób naszych. Takie informacje mamy z tego wyjazdu. 40, w Lipinie Starej jest 40 osób, w tym jest 6 naszych. Jest Stary Zamość, Miączyn, Skierbieszów i Sitno. Właśnie jest przyszła pani stopowa. Nie, nie, tam są dobrowolne wpłatki, składki. Jeżeli, proszę się rozebrać. Jeżeli pani coś im brakuje, to, to, że tak powiem, metodą zrzuta i wpłacają, bo to są dobrowolne składki rodziców, czy jeżeli wyjeżdżają na wycieczki, to w ramach już tych finansów nie mogą sobie na to pozwolić, to rodzice po prostu dopłacają w miarę możliwości, czy tam jak sobie ustalą. Przyszła właśnie pani stopowa i teraz może zabierze pani głos, chyba że państwo radni mają pytania do tego, co tutaj już pani kierownik Edyta Mliziuk przedstawiła. Nie macie? Ja mam pytanie do pani stopowej. Czy Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych robiło jakieś rozeznanie, ile mogą pozyskać wsparcia finansowego, jeżeli by ten ośrodek powstał? Ale proszę bardzo do mikrofonu, proszę sobie ściągnąć maseczkę i do mikrofonu. Tak, robiliśmy rozeznanie tutaj w PFRON-ie w Zamościu i u pana starosty, jak również w Urzędzie Wojewódzkim u pana dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Więc wiemy, jakie jest rozeznanie, kto finansuje, tylko potrzebny nam jest budynek, który by nam gmina przekazała w użytkowanie na 10 lat umownie, nieodpłatnie. A rozeznanie odnośnie osób niepełnosprawnych, czy mają państwo już taką informację, ile osób tych chce uczestniczyć w tych warsztatach, jeżeli to wszystko powstanie? Tak, mamy, bo 2 lata temu było zrobione zebranie rodziców tych dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych oczywiście i pan wójt zorientowany był, bo był na tym spotkaniu, była pani pracownik z gminy, która miała pilotować tak jak gdyby potrzeby naszych osób, tych niepełnosprawnych, no ale to potem się wszystko rozmyło, no i teraz stoimy przed takim dylematem, co dalej z tym zrobić. I ja bym tu, jak mam oświadczenie pani prezes, może odczytam to i drugi druczek zostawię państwu do dokumentu. Dobrze, tylko jeszcze właśnie, czy to dobrze, proszę pani. A na dzień dzisiejszy ile jest osób? 35 osób. Dziękuję. 35 ja mam. Ale z oświadczeniem niepełnosprawności? Tak. Tylko to tutaj proszę panią Edytę o wyjaśnienie. Ja powiem tak. Jest tyle osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie naszej gminy. Ja temu w ogóle nie zaprzeczam od samego początku. Aczkolwiek musimy jeszcze raz wrócić do tego, co było, ponieważ my również zostaliśmy, że tak powiem, oddelegowani do porozmawiania z osobami, które chcą w tym uczestniczyć. Część osób już nie ma na naszym terenie typu, no nie wiem, dobra, nie będę mówiła nazwiskami. Część osób z tej listy nie zgadza mi się, bo są w wykazie u nas, że one nie będą uczestniczyły, bo pozakładały rodziny, mają dzieci i nie będą już tutaj chodziły. I z tego, co ja jestem zorientowana, nie wiem, być może te osoby mają w domu, w dokumentach akt sprawy, wszystkie osoby, które kiedyś pobierały świadczenia, powiem tak, był taki czas, że osoby pobierały świadczenia w GOPS-ach. Kiedy pojawiły się renty socjalne i te osoby przeszły do ZUS-u, one otrzymywały stopień niepełnosprawności w ZUS-ach. ZUS-y nie wydają wskazań do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Także ja przejrzałam nasze akta, my
myślę, że więcej jak 15 osób nie ma w ogóle takich wskazań do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, czyli tutaj musielibyśmy zacząć od początku, zebrać dokumentację osób, złożyć na komisję, komisja nam wyda orzeczenie, że te osoby kwalifikują się lub potrzebują warsztatów i myślę, że to nam jakiś czas zajmie, zwłaszcza teraz w tym COVID-zie. Bo na dzień dzisiejszy oni nie mają, chyba że mają w domu dodatkowe orzeczenia, o czym my nie wiemy, to trzeba by było też posprawdzać. Tak, mają, bo mój syn bierze z ZUS-u świadczenie, ale... Syn chyba ma dodatkowe orzeczenie, prawda? Takie na 10 lat, powiatowy urząd... Ale są osoby, ja mówię, pani syn ma dwa orzeczenia, dobrze tak, mówię. Jedno z powiatowego zespołu, drugie z ZUS-u. My w swoich aktach, bo pani syn potrzebował tego orzeczenia. Osoby, które były na tych rentach socjalnych i przeszły do ZUS-u, one, część osób, nie wiem które, bo to jest ich tajemnica, one nas nie informują, część osób nigdy nie uzyskała, nie starała się o to drugie orzeczenie. Więc moje pytanie, czy na te 20 kilka osób, czy 30, ile z nich ma orzeczenie? Bo ja sprawdzałam w naszych aktach, to więcej jak 15 osób nie ma wskazania do uczestnictwa w terapii, w warsztatach terapii zajęciowej i trzeba by było najpierw się skonsultować z tymi osobami, czy one w ogóle to mają, bo bez tego my nie możemy nawet wniosku do starosty składać, z tego co się zorientowałam, muszą być już osoby z orzeczeniami, a no są myślę, że część osób nie ma tych orzeczeń. Te osoby, które były 2 lata temu na spotkaniu, to one mówiły, deklarowały, że mają orzeczenia. Wie pani, może osoby są powiem tak, pytając kogoś, czy ma orzeczenie, ktoś odpowie, że tak. Czy zadaliśmy im pytanie, czy ma orzeczenie z POWIAK-u, gdzie są wskazania, nie? Bo to jest ważne, bo ja nie wątpię, że one orzeczenie mają, muszą mieć orzeczenie, bo mają świadczenia na tej podstawie, ale czy mają dodatkowe orzeczenie z POWIAK-ów, nie? Bo ZUS nie wydaje takich orzeczeń i myślę, że osoby, które się ubiegały tylko o rentę, nie mają orzeczeń dodatkowo zrobionych dla celów tej WTZ-ów, prawda? I trzeba by było najpierw dotrzeć do tych osób, czy one w ogóle mają orzeczenia, bo z mojej orientacji wynika, że nie, ale jaka jest prawda, nie wiem, bo one nie meldują nam się, co one mają. Tak, ale to mówi to kwestia po prostu wyjaśnienia sprawy. Tylko wie pani, to musimy w miarę szybko wyjaśnić, bo bez tego nie możemy z żadnym wnioskiem ruszyć. Musimy mieć konkretne ustalenia aktualne, z 2 lat, czy tam to z musi roku, by, tak. To musi być aktualna lista i minimum 20 osób. Minimum, tutaj pani... Minimum jest w ustawie, W ustawie jest minimum, tylko że minimum, żeby... Tak jak, jeszcze raz mówię, pani Gil, która tworzy te warsztaty, powiedziała wyraźnie, że jeżeli nie uzbieramy 35 do 40 osób, to nie damy rady tego utrzymać. Ja powtarzam. Ja nie wiem, czy pani jest zorientowana, ile wynosi subwencja na takiego uczestnika. Tak, w granicach było w ubiegłym roku 3000, bo większość naszych... Ale bardzo proszę do mikrofonu. Proszę ściągnąć maseczkę i proszę do mikrofonu. Większość naszych... chętnych, którzy zainteresowani są powstaniem tych warsztatów terapii zajęciowej, ma schorzenia sprzężone. I to jest wysokość dopłaty do takiego usuwnika, to jest 3000, może być 3300 w tej chwili. Na dzień dzisiejszy to nie wiem, ale wiem, że w ubiegłym roku to była kwota około 3000. A powiem takie mam informacje ze Starej Lipiny i takie mam informacje bezpośrednio z PFRON-u, do którego dzwoniłam. Od nowego roku, to znaczy powiem tak, pan kierownik z panem wójtem powiedzieli, że dostają około 24 tysięcy rocznie na jednego uczestnika. PFRON potwierdził to samo, że nawet tam było mniej, PFRON mi powiedział, bo te 24 tysiące to oni mi już potwierdzili, że to będzie od stycznia, ponieważ co roku ta stawka troszeczkę rośnie. Znaczy może to miesięcznie, ja powiedziałam rocznie, 24 tysiące rocznie i to samo mi potwierdził PFRON, z tego 90% dokłada PFRON, 10% starosta, czyli gdybyśmy otrzymali 1 000 000 złotych dotacji, no to z tego 10% będzie starosty, czyli starosta tu dołoży nam 100 tysięcy, jeżeli dołoży. Ta
taka kwota, jak pani kierownik mówi, to jest dla uczestnika, który nie ma sprzężonych schorzeń. Jeżeli są sprzężone, to jest około 400 zł na każdego uczestnika więcej. To wynika też od pani Gilowej z PFRON-u, takie informacje my mamy. Także, ale to nie ma się co sprzeczać. Ja po prostu tak, powtarzam jaką informację, rozumiem, no bo nawet jeżeli 400 zł więcej, no to to niewiele zmienia chyba w tym momencie. Jeszcze mam takie pytanie, jeżeli by powstało to ta terapia zajęciowa dla tych dzieci, czy robili już państwo jako stowarzyszenie z taką informację, czy macie już państwo jakieś osoby, które w przyszłości chciałyby pracować, bo to są naprawdę wielkie nakłady finansowe odnośnie chodzi pensji i wykwalifikowanej kadry. No odnośnie kadry, to my się dopiero będziemy zastanawiać w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś widoczne, prawda, światełko, że to jest szansa, że to powstanie, bo co my będziemy ustalać coś, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat, bo przecież tego z dnia na dzień się nie robi. Więc o kadrach to byśmy no by, myśleli troszeczkę później. My byśmy nie chcieli tego ciągnąć tak długo, jeżeli po prostu dojdzie do skutku, ale tutaj jest taka orientacja odnośnie pani kierownik, jeszcze wytłumaczy. Znaczy w PFRON-ie i w starostwie powiedziały nam, że po pierwsze, jeżeli państwo by chcieli prowadzić jako stowarzyszenie, to musicie mieć w tym statucie, że prowadzicie rehabilitację społeczno-zawodową. To chyba wiecie o tym, nie? Składając wniosek, bo tam, tak jak się zorientowałam, to tak, w tym roku składamy wniosek, przypuśćmy rok ma 12 miesięcy i dostajemy dotację dopiero na następny rok, czyli rok do przodu, nie? Z tym, że składając wniosek, powiedziała mi, że musimy mieć tutaj już wszystko, budynek, kadrę, uczestników, no wszystkich mamy mieć wymienionych, że to będzie kierownik, bo tam też kwotowo musimy tak, to określić. Tak. Ja sprawdzałam też te zaszeregowania, no to, no jakby powiedzieć, no są to pracownicy samorządowi, no i obowiązują ich stawki wynagrodzeń takie, jak mówi ministerstwo i tutaj też niedaleko uciekniemy, że damy komuś najniższe i no po prostu musimy wszystko się rozeznać, ale ja nadal mówię, spróbujmy zacząć od osób, które chciałyby i mają orzeczenia, bo bez tego nie ruszymy. Nie mamy nawet w ogóle po co marzyć o wniosku. Jeżeli okaże się, że część osób nie ma tych orzeczeń, bo jak będziemy mieli mało osób, to nikt nam nie wyrazi zgody. Więc ja bym jeszcze raz dotarła do tych osób, zobaczyła, czy mają orzeczenie, czy one tak naprawdę chcą i dopiero wtedy ruszajmy z kopyta. Bo nie przeskoczymy tego, a teraz jest ten COVID, to ja też nie wiem, czy nam takie orzeczenie wydadzą w ciągu 3 miesięcy, bo wiem, że niektóre osoby, którym się pokończyły orzeczenia, to już czekają no, kilka ładnych miesięcy na to i dalej nie mają. Czy są? Tak, bardzo proszę. Ale z tego, co ja zrozumiałam, to starosta podejmuje decyzję, tak? Czyli nawet jeżeli będziemy mieli tutaj 15 osób, a będą miejsca w innych ośrodkach, to starosta po prostu wyda decyzję o umieszczeniu tych osób, podzieleniu tam, a nie znaczy, ja odpowiadam, jaką informację uzyskałam z PFRON-u. Jeżeli będziemy mieli tylko 15 osób, bo to jest tak, my możemy mieć nawet 20 osób. My składamy wniosek, że tak powiem, w pełnej gotowości do starosty. Starosta wtedy przedkłada to na swój zarząd i podejmują decyzję, czy wyrażają zgodę na utworzenie takiego WTZ-u na terenie naszej gminy. My nie wiemy, jak to będzie. To czy nie zacznijmy od tego, czy no nie wiem, jakieś rekomendacje, czy nam wcześniej może wydadzą, bo napracować się, zrobić, bo wtedy musimy już mieć wszystko, nie? Budynek, plany, całą taką strukturę, no merytorycznie i finansowo musimy się jakoś określić, no może być, jeżeli są wolne, tak jak mi, ja mówię, ja powtarzam, ja w tym nie siedzę, ja tego nie prowadzę, jeżeli są wolne stanowiska, znaczy wolne miejsca w innych warsztatach i nie jest to jakoś mocno daleko, że jesteśmy w stanie dojechać, bo wiadomo, te dojazdy oni oferują, przyjeżdżają, zabierają i to jest bezpłatnie, mogą nam nie wyrazić zgody na utworzenie kolejnych takich warsztatów i mają takie prawo, tak powiem. Jeżeli nie będzie jakiegoś uzasadnienia dobrego, bo uzasadnienie może być tak, że mamy w Lipinie, mamy w Komarowie, mamy gdzieś tam, tam już jest zajęte w takim stopniu, a my mamy 50 kilka osób i nie damy rady umieścić naszych osób w innych warsztatach.
nie damy rady umieścić osób w innych warsztatach, więc wtedy myślę, że nam wyrażą zgodę, no bo jeżeli mamy potrzeby, a nie mamy miejsc, no to dlaczego nie? Dlatego ale mówię, tak, zobaczmy, siak, ile jest chętnych. Żeby to było pewne przedsięwzięcie, to trzeba by było najpierw znaleźć te 30 do 40 osób z tym drugim. Tak, myślę, że zacznijmy od tej deklaracji, że one na... Było pewne, że u nas... No, no tak, bo jeżeli będzie 20 osób, no to... Znaczy powiem tak, ja nie powiedziałam, że my, bo ja nie wiem, kto to będzie prowadził, jakie państwo podejmą decyzje razem ze stowarzyszeniem. No po prostu będzie nam trudno się utrzymać, bo jeżeli 40 osób i utrzymanie budynku... 150 metrów bodajże tak, 150 mówił, kosztuje ich milion złotych, no to jak będziemy mieli 20 uczestników, no to no wiadomo, no, utrzymanie budynku czy 100, Boże, czy 100 metrów, czy 200 metrów, no to jest w miarę podobnie, nie? Z tym, że tak powiem, rozeznaniem takim jest, że nie wiem, czy będzie, bo tam była mowa o tym budynku pod zamkiem, tak? Nie wiem, czy to będzie dobra lokalizacja, tak jak mi powiedziały, przy samej szosie dla osób niepełnosprawnych, bo my tam musimy zrobić no, warunki, podjazdy, szambo, czy no, dobrze by było, gdyby te osoby miały ogródek, gdzieś coś, gdzie będą mogły produkować swoje pożywienie, będą mogły gotować, robić weki, no tak jak nam tłumaczyli, bo w Lipinie mają kawał, tak, jak kawał w Lipinie, ogrodu. W Lipinie właśnie, oni korzystają z własnych. To nie wiem, czy pod produktów. Zamkiem, czy nie może o innym budynku pomyślcie, czy pod zamkiem jest to dobra lokalizacja. Wymogi mieszczyć z Petromu to jest 20 ary działki przy budynku. No ale czy pod zamkiem będziemy tak, mieli? Jak najbardziej mogli, bo myśmy byli w tym Lublinie, w Petronie. I z panią kierowniczką żeśmy rozmawiali, pokazaliśmy, no, jak to wygląda. Czyli można by było kupić no, inną działkę, tak? Problemu, że... Ale czy nam pozwolą tam szamba i... czy powiem tak, czy... Bo to co jest sanepid i te inne budownicze sprawy, kompletnie się na tym nie znam, czy nam wyrażą, żeby przy tej szosie, nie wiem, tam jest ochrona tej natury, czy nie wiem, nie znam się, czy pozwolą nam tam szamba robić, nie, w tym momencie? Powiem tak, mamy zgodę konserwatora zabytku, aha, który powiedział, tak, akceptuje wszystko, co trzeba wokół infrastruktury zrobić, żeby ten budynek tam powstał i żeby to były te warsztaty terapii zajęciowej. My to mamy na piśmie. Ja się nie znam, dlatego nie, ja pytam. Ja tylko mówię, że my to takie coś mamy, myśmy występowali właśnie do niego, więc to nie będzie żadnej kolizji w naszych działaniach z tym obok, co jest. I że to szosa, to w ogóle ten zabytek jako góra nie będzie kolidował. Ale teraz, teraz zadam ze swojej strony pytanie całkiem jako osoba prywatna. Czy nie lepiej by było, gdyby ten budynek nie był przy szosie dla osób niepełnosprawnych i by był trochę naprawdę gdzieś, nie mam innej możliwości? To pana wójta trzeba by było zapytać, co ma do zaoferowania nam jako, bo to by była udzielenie bezpłatnej dzierżawy nam jako na stowarzyszenie. Ale to przez gminę. No już odpowiadam. Kwestia budynek, plac i tak dalej, tam jest około 60 ary, może więcej. Mamy tu czempy, szkoła po byłej szkole. To mamy w dyspozycji, możemy przekazać. Musi z tego się wypowiedzieć na ten temat. Panie wójcie, odnośnie Tuczum rozmawialiśmy kilkokrotnie. Pan wójt chce połączyć ludzi, którzy byli zdrowi całe życie, na starość niedołężni z naszymi dziećmi. Tak się nie da. Jeszcze raz powtarzam, że się nie da. Proszę pani, nasze dzieci nie trzeba izolować. One muszą być, przybywać w środowisku, mieć kontakt z ludźmi, wyjść do sklepu, wyjść do kościoła. Im nie trzeba izolacji. Owszem, takim starszym to czempy są super, bo mają spokój, zaciszę i tak dalej. Ani dla takich osób, które muszą być aktywizowane. Ale proszę, proszę pojedynczo i do mikrofonu. Dokładnie, kto chce coś powiedzieć, to... Z tego, co my wiemy, no to tam w Tuczempach nic nie ma. Jest pusty no budynek, nie ma osób starszych, to nie wiem, skąd pani takie informacje ma. Był w zeszłym roku złożony wniosek na Centra Mieszkalno-Opiekuńcze w Tuczempach. Był niekompletny, wrócił z powrotem do gminy, nie został poprawiony, temat upadł. Nie ma żadnego wniosku i nie ma projektu. Więc jeżeli nie ma nic w Tuczempach, no to dlatego jak nie ma nic, to nie można złożyć projekt na stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych. Ale odnośnie tego ksiądz Ostasz ma plany, wiem, w Lublinie, chwileczkę, bo chce tak jak gdyby połączyć swoich tych jakichś podopiecznych z naszą grupą, tak się nie da zrobić. I już. Już odpowiadam pani stopowo.
kwestia, wniosek był złożony, był ten nowatorski program, nie wiadomo, bardzo małe były pieniążki. I tutaj na terenie chyba na naszego województwa, z tego co wiem, tutaj w ogóle nie dostały. My nie dostaliśmy, bo prawdopodobnie się pieniążki skończyły. Będzie, proszę Panią, będzie następny nabór, coś w tym kierunku. Nie mam problemu, my złożymy. Druga alternatywa dla Państwa, bo ten budynek pod górą, gmina musi wyłożyć pieniążki, a to są niemałe pieniążki za ten budynek. Ten budynek tam jest w planie zagospodarowania, mamy decyzję, jest to stacja, zmiana użytkowania i tak dalej, plany pozwolenia, to jest, są czas, pieniądze i tak dalej. Mam przykład, robimy rozbudowę remizy w Bereściu, już ile jeździmy i jest problem. Tutaj zmiana użytkowania to są pieniądze, powierzchnia, odległości, szamba, płotu i tak dalej. Pozostaje jeszcze, oprócz jak Państwo nie chcecie tuczę, pozostaje alternatywa remiza rogów. Tylko remiza rogów stanowi własnością gminy. Grunty pod remizą stanowią własnością wspólnoty. Na remizę w Rogowie mamy podpisaną umowę użyczenia na czas nieokreślony ze strażą. Kwestia zmiany, wspólnota przekazuje grunty gminie, gmina wyprowadza tutaj tego, kwestia jeszcze do tego chodzi, muszą się wypowiedzieć strażacy i mieszkańcy miejscowości, czy Państwo przekażą ten budynek. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo radni jeszcze mają jakieś pytania do Pani? Proszę tutaj śmiało, proszę Pani Ewo. Czyli ja rozumiem, bo Pani mówi o piśmie od konserwatora. My tutaj do dokumentacji gdzieś którejś było załączone opinia, znaczy opinia. Tam w tym piśmie było tylko informacja, że konserwator nie widzi, jakby to, on nie wie, dlaczego Wy go pytacie, bo to nie jest jego własnością, nie podlega mu ten teren, więc on nie widzi tutaj żadnego problemu. Ale do niego trzeba, czy macie takie pismo, nie wiem, że planowany jest tutaj ośrodek, tak, i planujecie zrobić szambo w tym i w tym miejscu, załóżmy, i czy w związku z tym, że to podlega konserwatorowi, czy to sąsiedztwo nie ma? Macie takie pismo? Mamy. W tej chwili z sobą nie mam, ale jest. To ewentualnie mogę dołączyć, nie ma problemu. Bo tak samo przy, to jest, nie. Widziałam. Tak samo tutaj jest pas drogowy, więc też pytanie, czy starostwo, wydając pozwolenie na budowę czy na remont, nie będzie miało nic przeciwko, jeżeli chodzi o parking, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną czy sieć wodociągową. Też się dowiadywaliście? Nie, nie dowiadywaliśmy się w tej kwestii. Bo tutaj chodzi o pozwolenie na budowę. Ale proszę o ciszę i pojedynczo. Chodzi o to, żeby nie wydać pieniążków, a później się okaże, że starostwo powie nie, bo jest za blisko jedna szosa, za blisko jest druga szosa, a z tyłu jest konserwator i nie ma możliwości, nie zachowujemy odległości. Powiem tak, my pójdziemy resztę rzeczy dopytywać, jeżeli usłyszymy, że słuchajcie, dołożymy starań, zrobimy, postaramy się przynajmniej zrobić ten warsztat terapii zajęciowej tutaj dla tych naszych uczestników, grabowców. Chcemy wesprzeć osoby niepełnosprawne, ruszajcie, szukajcie potrzebnych nam jeszcze dokumentów. No na ten moment, po co myśmy mieli gdzieś jeździć, prawda, jak my nawet nie wiemy, czy jest szansa, żeby to w gminie powstało. My, na mniej czy na więcej? Nie na dokumentach, na słowniśmy rozmawiali i wiemy, że nie ma żadnych przeszkód. Ale na słowo nie ma nic dzisiaj. No to, proszę, proszę właśnie. O Panie Jan. Musi Pani mieć na piśmie. No o to właśnie chodzi, bo tak. Wie Pani, jak to dzisiaj na słowie można polegać. No. Proszę Pani Edyto. Trwa to chyba już tak dość długo, bo dość długo chyba się szarpiemy niepotrzebnie z tym wszystkim. Spróbujmy się jakoś zmobilizować wspólnie, żeby nikt nikomu nie szkodził, nie robił na złość, pomóżmy temu stowarzyszeniu, żeby było dobrze. Moja propozycja jest nadal taka, zacznijmy od osób niepełnosprawnych, czy one są i czy one będą chętnie uczestniczyły, bo ta deklaracja jest ważna, nie może być tak, że one dzisiaj chcą, bo ktoś mówi, będziemy robić coś dla kogoś i one podpisują, bo mamy to w zwyczaju, że podpisujemy wszystko wszystkim. Jeżeli będziemy już mieli osoby zobowiązane, zadeklarowane, które będą chciały
róbmy, żeby były te warsztaty, tylko naprawdę musi być ktoś, kto weźmie to w swoje ręce i nie będzie to rozwalone, że ta osoba dzisiaj dowiem się ja, jutro dowie się pani z urzędu, pojutrze będzie ktoś. Powinna być jakaś, że tak powiem, zorganizowana grupa, która będzie to trzymała, bo są strasznie niespójne informacje. Niech ktoś to przeliczy, niech wyliczy, czy przy 30 osobach, przy zatrudnieniu, utrzymaniu budynku, zrobieniu tego wszystkiego, czy damy radę to pociągnąć, czy nie damy. I wtedy będziemy wiedzieli, bo my toczymy walkę o coś, o czym tak naprawdę nie wiemy. Chcemy kupić coś, nie wiemy, bo jeżeli będziemy mieli uczestników, przypuśćmy 20, to trzeba nam inny budynek. Jeżeli będzie chętnych aż 40 czy 50, trzeba nam inny budynek. Zacznijmy od początku, zmobilizujmy się i skończmy już to. Idźmy do przodu, nie? I uważam, że to jest taka rzecz ważna, bo nawet budynek, budynki naprawdę, bo tak jak rozmawialiśmy w Starym Lipinie, oni w 2008 chyba roku rozpoczęli, tak, z tego co patrzyłam, tak, na stronie, wtedy były jeszcze inne standardy, dzisiaj są inne. Tak jak rozmawialiśmy z wójtem, gdyby oni dzisiaj chcieli adoptować ten budynek i robić w tym zakresie, który mają w życiu, by zgody nie dostali. Więc tu jest kupa naprawdę, wiecie, bo nawet samo wyposażenie kuchni dla osób niepełnosprawnych, to wymaga dużo pozwoleń, odebranie przez sanepid, szamba, podjazdy, łazienki, to inaczej się adoptuje budynek po szkole, gdzie jest kilka łazienek czy WC, prawda? Inaczej się adoptuje pusty budynek, gdzie nie ma nic. Więc mówię, żeby nie było, że wszyscy jesteśmy niedobrzy, czy nie chcemy. Chcemy, pomożemy, ustalmy, kto to by mógł wziąć w swoje ręce, kto będzie mniej więcej to prowadził, bo samo załatwianie, że tak powiem, dokumentacji jest inne, jeżeli prowadzi to stowarzyszenie, jeżeli państwo będą to prowadzić, to też musimy, że tak powiem, musicie dopracować tak swoje dokumenty, żeby było wiadomo, że wy to możecie robić, bo nie wiem, czy wy na dzień dzisiejszy macie to w statucie, że wy prowadzicie rehabilitację. Macie, no to dobra, to zaczynamy od uczestników, bo ja jeszcze raz pani mówię, może się mylę, daj Boże, ale uważam, że część osób nie ma tych orzeczeń. No, to też można takie orzeczenie wystąpić do powiatowego orzecznictwa. Tak, pani Alino, tylko że jak ja rozmawiałam, są osoby, które z tych osób intelektualnie, które mają nawet po 50 kilka lat i nie wiem, czy one naprawdę dostaną jeszcze wskazania do uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej, tak jak mi powiedziały. Nie wiadomo, czy one dostaną takie orzecznictwo, bo one już w tym momencie, że tak powiem, ich gotowość zawodowa minęła, nie? A warsztaty na tym polegają, żeby mieć jakieś efekty, że osoby chodzą 5-6 lat na te WTZ-y i one są tak wyrehabilitowane, że raz, że będą mogły samodzielnie w społeczeństwie funkcjonować, dwa, że będą w stanie podjąć jakąś pracę. To nic, że są niepełnosprawne. I musimy najpierw wiedzieć, że nawet jeżeli one nie mają tych wskazań, czy jeżeli będą po prostu na komisji, czy dostaną takie orzeczenia, bo jeżeli nie, to już nam kolejna grupa osób może odpaść i dalej będziemy, no, one nam się zmniejszają. Więc wtedy wy jako stowarzyszenie szukacie dalej, nie? No bo zacznijmy od początku i myślę, że jakoś to się da zrobić, żeby to już skończyć, bo to tak naprawdę trochę długo trwa, tak, odbijanie tego. Ja jeszcze tylko dodam, że my jako Rada nie jesteśmy przeciwni, tak jak tutaj są różne takie pogłoski, że my nie chcemy. My chcemy wam pomóc, tylko tak jak pani Edyta powiedziała, zacznijmy kompletować dokumenty osób niepełnosprawnych, czy faktycznie dostaną te orzeczenia. Bo to jest naprawdę zawracanie kijem Wisły. My będziemy cały czas tołkować jedno i to samo, a tu nie mamy pewności, ile tych osób w naszej gminie uzyska takie dokumenty potwierdzające uczestnictwa. Tutaj też rozmawiamy o budynku, nie wiem, w Tuczępach, w Rogowie, w Grabowcu. Może najpierw zorientujmy się, kto rzeczywiście będzie, ile osób będzie miało, tak właśnie, i wtedy szukajmy tak, budynku właśnie, tak, żeby on był po środku. Dla danej grupy, która... Jeżeli będą, nie wiem, ci ludzie będą z jednej strony, że w Rogowie będzie bliżej, no to będziemy szukać tutaj. Jeżeli w Tuczępach będzie większość osób z tamtej strony bliżej, może w ten sposób dopasujemy wtedy. Tak, ale najpierw musimy zacząć właśnie od tych orzeczeń.
tych dzieci, czy tam tej młodzieży niepełnosprawnych. Dopiero będziemy mogli z tym ruszyć dalej, właśnie na jakiej podstawie, jakie wymogi i tak dalej, tak, budynki, bo to... Bo jeszcze raz mówię, 30 osób razy 24 tysiące, czy nawet 25, czy 26, a 20 osób to jest różnica, no bo wtedy ustalamy i pod to wszystko robimy też warsztaty, prawda? Wtedy nie robimy 4 sale warsztatowe, prawda? Tylko robimy 3, żeby to się jakoś zamknąć, bo jeszcze raz powtarzam, to są duże pieniądze i myślę, tu nie będę wchodzić w kompetencje władz gminy, że nie będą mogli tyle wam dofinansować jako stowarzyszenie, ile będzie wam potrzeba, bo jest jak jest chyba, no mówię, no myślę, że finanse gminy nie pozwolą nam na wszystko, a nawet nie wiem, czy stowarzyszenie tyle pozyska, bo dzisiaj jest dużo tego i niektóre się, w samościu niektóre takie rzeczy są zamykane, bo nie pociągnęły. Z tego, co wiem, na terenie gminy, na terenie powiatu jest chyba 6 albo 7 takich warsztatów i mają wolne miejsca, 7, prawda? I Chrubieszów też i Wojsławice, tak jak powiedziały, czyli mamy do dyspozycji 7-9 warsztatów terapii zajęciowej, że tak powiem, w tych okręgu kilometrów. Więc też moja propozycja jest taka, może napiszcie pismo do starosty, czy w ogóle coś takiego wchodzi w to rachubę, żebyśmy też mieli to na, że tak powiem, czarno na białym, że nie to, że dostaniemy budynek, napracujemy się, wyślemy ludzie, bo muszą dokumentację medyczną na bieżąco też zebrać, żeby ta komisja orzekała i później się okaże, że my tego nie dostaniemy. Czy w macie już coś takiego, że... A nie. To musicie, ale pani Alino, ja nie jestem starostą, tylko tak, zrobicie pozwolenia, zobowiążecie kadrę ludzi, później okaże się, że my tego nie dostaniemy i co? I będą nas z drugiej strony, że tak powiem, gromić, że ciągamy ludzi w to i z powrotem. Czyli stowarzyszenie musi wyjść z pismem do pana starosty. Czy jest taka możliwość, żeby coś takiego tak powstało i wtedy... Te osoby, które dostaną dokumenty. Ja bym zaczęła faktycznie, napiszmy pismo do starosty, że mamy w planie utworzenie czegoś takiego, bo starosta sam decyzji nie podejmuje, tylko na Boże. Rada. Na Radzie, tak. Niech on po prostu rozpatrzą i dadzą nam swoje rekomendacje, czy oni są za tym, opiszmy całą sytuację, że mamy tyle i tyle chętnych, że nie mamy w pobliżu, czy nie mogą dojeżdżać dalej niż Grabowiec, niż te 5 kilometrów, a nie 15. Uzasadnijmy to tak, żebyśmy wiedzieli, że my dostaniemy, że tak powiem, błogosławieństwo starosty na tworzenie tak. Jeżeli tak, mamy to na piśmie i wtedy ruszamy, mówię, wtedy zbierajmy tych ludzi, zbierajmy dokumenty, stawiajmy ich, że tak powiem, na te orzeczenia, nie dostaną. Jeżeli to będzie, to dopiero będziemy mogli myśleć o wniosku, o budynku, bo najważniejsze są osoby, bo wtedy też wiadomo, jaki to musi być budynek. Bo po co utrzymywać budynek 400 metrów, przypuśćmy, na 40 osób lub dostaniemy budynek, nie wiem, 150 metrów. Także jakby było mniej uczestników, to w szkole można to by było zrobić, tylko wystarczy osobne wejście. Na chwilę obecną... No właśnie, zacznijmy od tego, czy możemy to tworzyć, czy będziemy mieli poparcie, bo to jest najważniejsze, bo okaże się, że mówię, napracujemy się... Dokładnie, bo to jest w jego rękach i jeżeli on powie, że nie, to możemy głową mury przebijać. Pani Alino, tutaj proszę właśnie, tak jak pani kierownik powiedziała, z pismem do starosty, tak samo osoby te, żeby miały konkretne orzeczenie, czy się kwalifikują na te WTZ-y i dopiero wtedy będziemy toczyli rozmowę dalej, no bo na chwilę obecną jest walka niepotrzebna. Nie, zupełnie niepotrzebna. No niepotrzebna z tego względu, że my dalej nie wiemy, ile tych osób, tak jak pani Edyta tutaj wcześniej powiedziała, ile tych osób uzyska to orzeczenie. I nie ma pozwolenia, nie ma wniosku złożonego do starosty. Także temat niby miał ruszyć. Wydawało nam się, że to idzie w dobrym kierunku, że ktoś chce z nami współpracować, że mamy szansę, prawda, żeby... Ale z tym wnioskiem to, co mi wiadomo, to wy jako stowarzyszenie musicie wystąpić do pana starosty, nie gmina. Bo my jesteśmy stowarzyszeni dopiero od czerwca, więc... No tak. Działamy w miarę swoich jakiegoś tam... Tak, no to ja mówię, tu są niepotrzebne takie szarpania, że my jako rada czy wójt, my nie chcemy. My
dajemy wam szansę, tylko spełnijcie warunki, które są właśnie tutaj, jak pani Edyta mówiła, pismo do starosty, zebranie tych osób z konkretnymi orzeczeniami, czy się nadają na te WTZ-y i będziemy dalej kontynuować. Bo tak jak w tej chwili nasze dzieci są dowożone do Zamościa jeszcze, to wiecie państwo, nasza gmina podpisała umowę z przewoźnikiem, który zabiera dzieci z terenu naszej gminy, z terenu gminy Miączyn i jeszcze pod Zamościem. Dziennie pokonuje bez mała 200 km, więc wyjeżdża pierwsze dziecko za 15:06 rano i na 8 dopiero dojeżdża do Zamościa. Dziecko, które wymaga zaopiekowania, że chce siku czy coś, gdzie ono wysiądzie z busa na dworze, jak jest zimno, czy się wysika, no przez przeszło 2 godziny jazdy. To samo jest po południu. Wyjeżdżają i dopiero na 18 ostatni uczestnik zajęć w Zamościu dociera do domu. Jest taka sama sytuacja. Te dzieci... Przepraszam, ale to co mi wiadomo, jak się orientowałam, to jest 100 km chcąc wyjechać z naszej gminy dookoła, 200 km to jest dziennie ogólnie. Tak, ale gmina Miączyn zostaje jeszcze pod Zamościem, zabierają ten sam przewoźnik od pani Markiewiczowej, która tak, jeździ. Tak, no bo i Lipina też, tak samo jak z panem rozmawialiśmy, te osoby, które są zabierane tutaj od tak. nas, jest Miączyn, Sitno, Stary Zamość, tak, tak, dzieci wracają do Lipiny. Także takie gminy, są objazdy a ostatni przewoźników. I, więc to nie są, że klocki trzeba wrzucić i można wozić pół dnia z busem. Tak się nie da, to są żywe istoty szczególnej troski. Ale proszę tak, o ciszę. Także podsumowując, bardzo prosimy, niech stowarzyszenie wyjdzie z pismem do pana starosty, zorientuje się, ile osób uzyska orzeczenie, tak, to trzeba po prostu zrobić rozeznanie po tych rodzicach, czy po opiekunach, żeby... Zróbmy spotkanie z tymi osobami właśnie, jeszcze raz, bo ja tak. mówię, to tak długo się ciągnie, że wie pani, no, część osób już nie ma na terenie naszej gminy, a są zadeklarowane, które, że będą, a one już są, że tak powiem, we Wrocławiu i nie mają zamiaru tutaj wrócić. Także myślę, że te nasze diagnozy, które były 2 lata temu, czy 3 lata temu robione, już dawno w łeb wzięło i zacznijmy wszystko od początku. No tak, dokładnie. I wtedy będziemy wiedzieć, nie? Musimy mieć aktualne dane. No to złóżmy, przejedźmy się po tych osobach, czy weźmy te osoby, kto się zadeklaruje, zobaczymy ile, bo żeby pisać pismo do starosty, to myślę, że też trzeba mieć orientację. Trzeba mieć już orientację. I zacznijmy jeszcze raz od początku i niech to sprawnie w końcu idzie, dopóki możemy sobie pomóc, bo ja za 5 lat idę na emeryturę, to już nie pomogę nikomu. Także mówię, jesteśmy tutaj no to zaś, nie przeciwko, tylko proszę zacząć od tego, jeżeli państwo uzyskacie informacje od starosty, będziemy kontynuować to dalej. A jeszcze tutaj pani miała jakieś pismo, jakieś oświadczenie? Tak, oświadczenie, bo pani prezes nie mogła przyjechać, napisała oświadczenie, żeby tutaj odczytać i państwu przekazać drugi dokument. Dobrze, to proszę. Proszę, proszę, nie, prosilibyśmy, żeby pani odczytała, niech wszyscy się dowiedzą, że co pani prezes napisała w oświadczeniu. Proszę do mikrofonu, proszę podejść bliżej, żebyśmy, tak. Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Grabowiec. Szanowna pani przewodnicząca, 16 lipca bieżącego roku z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i okolicznościowych uroczystości w gminie Grabowiec, grupa 147 osób wniosła petycję do Rady Gminy Grabowiec i Wójta Gminy. Przedmiotem petycji była troska o osoby niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki w imię uniwersalnych zasad etycznych. Zwróciliśmy się do władzy samorządowej gminy Grabowiec o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Gminy w sprawie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych oraz zobowiązanie pana wójta o podjęcie skutecznych działań w zakresie konieczności budowy takiego ośrodka. Mógł to być Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku lub ośrodek terapii zajęciowej, albo pokrewne instytucje udzielające wykwalifikowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym. Odpowiedź na petycję otrzymaliśmy od pani przewodniczącej. Pan wójt nie raczył odpowiedzieć nawet na ponownym piśmie wysłanym do pana wójta. 11 sierpnia bieżącego roku w czasie dyskusji nad raportem wójta o stanie gminy jako stowarzyszenie mogliśmy tylko raz wypowiedzieć się na Radzie Gminy Grabowiec. Wtedy jeszcze nie mieliśmy odpowiedzi na złożoną petycję. Przewodnicząca Komisji Petycji, Wniosków i Skarg nie rozpatrzyła tego na posiedzeniu komisji. Nikt nie zaprosił członków stowarzyszenia na posiedzenie wyżej wymienionej komisji. Dlatego po zarejestrowaniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Grabowiec postanowiliśmy podjąć inicjatywę uchwałodawczą. 14 listopada bieżącego roku został utworzony Komitet
inicjatywy uchwałodawczej w gminie Grabowiec. Podstawą prawną naszego działania jest ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku i uchwała nr 3, łamane na 13 na 2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2018 roku. W skład Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej wchodzą mieszkańcy gminy Grabowiec. Pan Gąska Marek, pan Kapuściński Dariusz, pani Kołacz Alicja, pani Staszczyk Bożena, pani Stopalina. Szanowna pani przewodnicząca, uprzejmie informuję, że wyżej wymienione osoby miały prawo zbierać podpisy pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Obecnie mają prawo prowadzić kampanię promocyjną oraz reprezentować komitet podczas prac Rady Gminy Grabowiec nad projektem. Przedmiotem działania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej było po pierwsze zgłoszenie pod obrady Rady Gminy Grabowiec projektu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, co zostało wykonane. Po drugie zbieranie podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, co zostało uczynione. Obecnie komitet powinien prowadzić kampanię promocyjną inicjatywy uchwałodawczej, ale wójt gminy to nie uniemożliwia, zrywając nasze ogłoszenia. Kampania prowadzona jest tylko w internecie i za pomocą kontaktów osobistych. Dlatego wszelkie sprawy związane z budową ośrodka podejmuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w gminie Grabowiec może się spotykać na forum organizacji pozarządowych. Szanowna pani przewodnicząca, uprzejmie informuję, że 23 listopada bieżącego roku został zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projekt uchwały w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Grupy Mieszkańców Gminy Grabowiec w następującym brzmieniu. Projekt uchwały zgłoszony w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie budowy ośrodowiskowego domu samopomocy lub innego ośrodka udzielającego wykwalifikowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym, na przykład warsztaty terapii zajęciowej. Projekt uchwały został złożony z uzasadnieniem. W dniu 30 listopada bieżącego roku komitet złożył ponad 500 podpisów pod projektem uchwały. Dnia 8 grudnia bieżącego roku komitet nie otrzymał informacji w sprawie procedowania wymienionej uchwały zgodnie z artykułem 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym oraz uchwałę nr 3 łamane na 13 na 2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia o inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uprzejmie informuję, że projekt uchwały nie został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Grabowiec zgodnie z artykułem 7 minionej uchwały z dnia 28 grudnia 2018 roku. Projekt uchwały nie został także poddany procedurze przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z paragrafem 8, jak pani wiadomo, tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych określa uchwała nr 13 na 65 na 2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 31 marca 2016 roku. Pani przewodnicząca, takim postępowaniem dezawuuje pani akty prawa miejscowego, które Rada uchwaliła. Jest to też lekceważenie ponad 500 podpisów mieszkańców społeczności lokalnej gminy Grabowiec. Jest to zlekceważenie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej i Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Takie postępowanie jest sprzeczne przede wszystkim z artykułem 2 Konstytucji, czyli zasad demokratycznego państwa prawa. Uprzejmie proszę o zamieszczenie projektu uchwały na stronie BIP Urzędu Gminy oraz rozpoczęcie procedowania zgodnie z przepisami. Nadmieniam, że takie procedowanie powinno nastąpić już po przyjęciu tekstu uchwały przez przewodniczącą Rady Gminy, a nie obecnej sesji powinniśmy decydować o ostatecznym kształcie uchwały, podejmowej decyzji finansowej i logistycznej. Pani przewodnicząca, 24 listopada bieżącego roku złożyliśmy wniosek o stworzenie podstaw prawnych na poziomie prawa miejscowego umożliwiających przedłożenie projektu budżetu obywatelskiego. Na poziomie prawa krajowego podstawy prawne mieszkańcom gminy umożliwia artykuł 5a ustęp 3 do 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Natomiast brak uchwały Rady Gminy uniemożliwia przedłożenie takiego budżetu. Szanowna pani przewodnicząca, środki zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego chcielibyśmy przeznaczyć na zakup budynku w stanie surowym na działce numer
ewidencyjny 12:1, obręb Bronisławka. Jednostka ewidencyjna gmina Grabowiec oraz wykonanie kosztorysu modernizacji tego budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych lub wariantowo wykonanie kosztorysu modernizacji budynku po byłej OSP w Rogowie, własność budynku gmina Grabowiec, własność działki wspólnota wsi Rogów. W ramach przyznanej sumy wysokości budżetu obywatelskiego proponujemy także zamontowanie dźwigu windy lub przy urzędzie gminy w Grabowcu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wedle naszych wyliczeń kwota budżetu obywatelskiego wynosiłaby około 90 tysięcy złotych, a nawet może więcej. Wysokość podajemy na podstawie konsultacji z dnia 23 listopada z panią skarbnik gminy Grabowiec. To wszystko, co miałam do powiedzenia. Proszę o przyjęcie naszego stanowiska i dołączenie tekstu mojego oświadczenia do protokołu z sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 9 grudnia bieżącego roku i proszę o potwierdzenie. Dziękuję za uwagę. Ja... Proszę... Proszę pana, nie odpowiem panu, bo powiem tak, u nas są osoby niepełnosprawne, tylko te, które jakby, powiedzieć tak, Jezus, KRUS, prawda, i my. My zajmujemy się, czy mamy osoby w swojej bazie, które nie mają swojego innego miejsca, czyli nigdy nie były w ZUS-ie, nigdy nie były w KRUS-ie, wtedy trafiają do nas. My nie wiemy naprawdę o wszystkich osobach. A jest bardzo dużo takich osób, my nie mamy takich informacji, nikt nam nigdy nie udzielił informacji, ani ZUS, ani KRUS, no i my niestety nie mamy pola walki. Aczkolwiek myślę, że większość takich osób, które wymagałyby uczestnictwa w takich warsztatach, są jednak w naszej bazie. No część osób tutaj nie ma, bo są osoby na przykład, które miały rentę socjalną i później mają rentę rodzinną, więc one już takie świadczenia pobierają tylko i wyłącznie tam, one nie są nigdy w naszej bazie i my no nie mamy ich i nie docieramy nawet do nich. No wie pan, nie każdy się chwali tym, że jest osobą niepełnosprawną lub że ma dziecko intelektualnie niepełnosprawne, nie? My mamy te osoby, powiem tak, te osoby, które są od zawsze, one u nas są. Jeżeli dochodzą, to dochodzą osoby, dzieci w wieku szkolnym, które jest tam, prawda, astma oskrzelowa czy jakaś alergia, to są osoby, są i nie ma. To raczej się tak kumuluje. Są osoby dorosłe, takie, które nigdy nie były nigdzie ubezpieczone i do nas trafiają, ale raczej to są te same osoby. Jezu, zaraz panu powiem, ile tak mam na dzień dzisiejszy. Ile to jest? 56 mam na dzień dzisiejszy w swojej bazie osób niepełnosprawnych. Z tym, że nie wszystkie osoby, tak jak mówiłam, są osoby, które będą uczestniczyły w tych warsztatach, bo no pewnie ze 20 jest osób, które są niepełnosprawne tylko i wyłącznie fizycznie. Jeszcze raz. Nie, ona się prawie tak samo kształtuje. Jeden przyjdzie, drugi wyjdzie i to jest taka zasada. Różnie jest w porywach z dziećmi chodzącymi do szkoły, to było czasem około 100, ale to mówię, to są takie dzieci też okresowe, jest może ona choroba, astma czy coś, to te dzieci mają niepełnosprawność, później nie mają. Czy tam choroby nowotworowe przez rok mają, później nie mają. No, to są takie osoby, ale ta liczba tych osób jest stała od wielu lat. Ja bardzo proszę o to pismo, które pani przeczytała rzekomo i jeszcze jedno jest dla mnie. I czy państwo macie pytania tutaj do tego oświadczenia, co pani przeczytała, pani Stopowa? Proszę pani Gosiu. Na temat tego budżetu obywatelskiego, to nie ma nic wspólnego co prawda z tym, co pani przyszła z niepełnosprawnością osób. Budżet obywatelski, tak jak trochę poczytałam o tym w internecie, tak naprawdę żadna gmina się na to nie zgodziła, chociaż nie znaczy, że my się nie mamy na to zgodzić. Jest on obowiązkiem tworzenia w miastach na prawach powiatu. A tą kwotę, co ta pani tutaj podaje w piśmie, z panią Staszczukową nigdy nie rozmawiałam na ten temat. Przyszedł pan major Gąska i zapytał mnie, ile to jest 0,5% budżetu. Ustaliliśmy, że jest to około 90 tysięcy, ale to nie znaczy, że tak ma wyglądać budżet obywatelski, bo nigdzie nie ma zapisanej kwoty budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski powstaje na podobnych zasadach trochę jak fundusz sołecki, bo to są po prostu wydzielone środki w budżecie, o nich decydują mieszkańcy. I rada podejmuje
do 31 marca roku poprzedzającego budżet uchwałę o utworzeniu bądź nieutworzeniu takiego budżetu. I tak samo ustala zasady korzystania z tych środków. Tam są konsultacje społeczne, tam ludność zgłasza wnioski. To nie jest tak, że tutaj w tym piśmie, nie wiem, stowarzyszenie zgłosiło taki wniosek. On wcale nie musi przejść, bo do tego jest komisja, która też rozpatruje te wnioski. Ale my w to miejsce mamy fundusz sołecki, gdzie mieszkańcy nasi mogą decydować o środkach budżetu. Jest to kwota około 370 tysięcy rocznie. I jeżeli pieniądze, każde sołectwo ma do dyspozycji, są składane wnioski i jest to uchwalane w budżecie. Są to tak samo środki budżetowe, z tym, że mieszkańcy decydują o wykorzystaniu tych środków, a gmina, rada no, realizuje te zadania. Także wydaje mi się, utworzenie jeszcze, wyodrębnienie jeszcze jednej puli środków, no nie wiem, czy to byłoby celowe, dlatego że mieszkańcy i tak mogą korzystać, decydować o wydatkach tej gminy. Tylko że to też nie ma nic wspólnego z utworzeniem terapii warsztatów zajęciowych. To pismo, co pani przeczytała, w moim odczuciu to jest zebranie wszystkich takich informacji z internetu, które umieszcza pan Gąska. I pisma, które do nas trafiają tutaj, takie same. Ja jeszcze... Ostatnie moje zdanie. Jestem za tym... Przestańmy się tymi pismami obsypywać, bo to do niczego nie prowadzi, tylko ja widzę, że wtedy robią się takie konflikty i robimy sobie na złość, a chyba nie tego chcemy. Spotkajmy się z panią prezes, ustalmy, zróbmy zebrania z tymi osobami, czy spotkania w grupie po 5 osób, bo teraz nie możemy więcej, są takie przepisy. Niech one się zadeklarują, idźmy do przodu, zapomnijmy co było, bo szkoda kolejnych 2 lat. Dokładnie, bądźmy ponadto zbliżają się święta. Nie wypisujmy tych pism, bo ja część rzeczy z tego nie rozumiem, co tu było napisane, bo to ja chyba nie o to chodziło. Proszę tylko panią Alinę Stopę, żeby zostawiła mi jeden komplet dokumentów, który został odczytany. I jeszcze dodam, że Komitet Inicjatyw Uchwałodawczych, który pani tutaj właśnie czytała, jeżeli już tak mówimy otwarcie, pan Marek Gąska złożył nam dokumenty wraz z podpisami mieszkańców. My po zapoznaniu się z tą dokumentacją, z projektem uchwały, po przedyskutowaniu z panem mecenasem, odpisaliśmy panu Markowi pismo, który jest jako osobą reprezentującą to ten Komitet Inicjatyw Uchwałodawczych, gdzie doskonale, no ja przeczytam może, co było napisane, samą tylko wzmiankę. Niezależnie od powyższych braków wskazać należy, że złożone listy podpisów nie zawierają nagłówków, w jakim celu podpisy będą wykorzystane oraz nie zawierają oświadczenia osób, które złożyły na nim podpisy. O zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka wymagana jest zgodnie z uchwałą, paragraf 13. Brak zgody uniemożliwia przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz dalszą weryfikację przekazanych list podpisów. Więc pan Marek otrzymał zwrot dokumentacji do uzupełnienia, który został odręcznie napisane, zostały odręcznie napisane nagłówki na każdej kartce, która była zbierana z podpisami. Także ja nie wiem, czy to jest, czy tak można robić, pisując odręcznie, gdzie mieszkańcy złożyli swoje podpisy, nie wiedząc, za chwileczkę, do czego te podpisy zostaną wykorzystane, bo ja powiem szczerze, nie wiedziałabym, do czego ta karta z moim podpisem zostanie wykorzystana, jeżeli nie zawiera nagłówka. Teraz, w poniedziałek 7, dostaliśmy po raz kolejny wszystkie te podpisy, tak jak już wcześniej powiedziałam, odręcznie napisanymi nagłówkami, lecz one dalej nie spełniają wymogów, które są zawarte w uchwale.
będziemy z panem radcą jeszcze raz to weryfikować i nie możemy tego projektu ani tych podpisów udostępnić na stronie internetowej, bo nadal jest niekompletne. Proszę panie Piotrze. Tak, to te są ostatnie, które były zbierane, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. To teraz, proszę panią, byłem świadkiem takiej rozmowy, że to miało być na dobudowę. Ale proszę do mikrofonu bardzo. Do budowy drogi Tuczępy Wójcławice, jeden był, no i drugie, bo ludzie podpisywali, ale podpisywali na ten ośrodek osób niepełnosprawnych. I to byłem świadkiem, i to jedna z pani przychodziła, bo właśnie też nie podpisałem. I to właśnie chciałbym to powiedzieć, że jednak ludzie zostali wprowadzeni w błąd. I to jest, ja uważam, że to sprawą powinna się prokuratura zająć. Bo to nie możemy sobie ludzi popuścić, bo dzisiaj po co my tu siedzimy? Tego pana raz na zawsze trzeba utemperować. Dzisiaj wyprowadzamy pieniądze z własnej kasy, z budżetu gminy. Pytam się w imię celu, takiego pana, co jest za krawa, zróbmy coś z tym panem. Czy ktoś to do prokuratury trzeba zgłosić. Dobrze, panie Piotrze, czy ktoś jeszcze, proszę panie Krzysiu, tylko proszę do mikrofonu. Ja mam takie, nie wiem, uzasadnienie może do pani tu ze stowarzyszenia, że wielkie brawa, że panie tam coś takiego podejmujecie, nie, do pani prezes, tylko ja bym radził może zasięgnąć informacji i tutaj pani... innego konsultanta niż ten pan, nie? Są tutaj osoby, które znają się na temacie, wiedzą o co chodzi, jak to napisać, co jak zrobić, a nie pisać takie na A4 formaty, 4 kartki, które nie wiadomo o co chodzi, wyciągając tam Jana Pawła, takie rzeczy, stulecie, no nie wiem, czy to jest, ma sens jakiś, nie? Nie lepiej usiąść, porozmawiać z osobami kompetentnymi, którzy zajmują się tymi sprawami. Wszyscy pomożemy jak najbardziej, tylko po prostu, no, tylko tak. Jakoś inaczej to. Ja, według mnie, nie, ale to jest moja decyzja. W pierwszych początkach tak chcieliśmy, bardzo chcieliśmy. Pisaliśmy pismo do pana wójta z prośbą o spotkanie się z nami, z rodzicami, żeby zwyczajnie porozmawiać po ludzku, bez żadnych tam awantur, bo nam na tym wcale nie zależy. Nam zależy na tym, żeby pomóc naszym dzieciom. I moment... Zanim myśmy wyszli z listami zbierać podpisy, żeby nas ludzie jako społeczność gminy wsparła, myśmy się kontaktowali z prawnikiem, który ma parasol nad nami jako z nas stowarzyszeniem. I powiedział nam tak, że nawet gdyby ktoś postawił palca odcisk, czy krzyżyk graficzny, jakiś tam cokolwiek ten, to jest ważny podpis. To ja mam numer telefonu do tego pana, który... Dobrze, to ja tutaj pani teraz tu odczytamy. Bo ten Komitet Inicjatyw Uchwałodawczych powołuje się na naszą uchwałę z dnia 28 grudnia 2018 roku. Pan Gąska cały czas odnosi się do tej uchwały, w której wyraźnie pisze. Czyli moim zdaniem ten pan pisze po prostu za cały komitet, nie informując reszty członków, co jest zawarte w tej uchwale, jak to się powinno formalnie odbywać. Pani Ala odczyta tutaj pani... Ja nie wiem, ja wczoraj rozmawiałam też z panią i pytałam, czy ma pani uchwałę tą numer 3 przez 13 z 18 roku z 28 grudnia. Przewodniczący Przyrzewski jest. No czy tam z tymi wszystkimi dokumentami pani przekazała swojemu temu mecenasowi. Pani powiedziała, że tak, no to ja nie wiem. No bo mieliśmy to, papiery te wszystkie i pan radca prawny. I ta uchwała była, tak? Tak, tak, i radca prawny to analizował. I pan mecenas się zapoznał, bo wie pani co, odnośnie podpisów, to ja się zgodzę z panią. Podpisy mogą być i kciuki, mi mogą być, ale odnosząc się do tej uchwały, to jest paragraf 2, projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w paragrafie 11 i 12 niniejszej uchwały. Więc paragraf 12 niniejszej uchwały mówi tak. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 mieszkańców gminy Grabowiec występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gmin Grabowiec z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkała. Wykaz czytelnych podpisów
co najmniej 100 osób. Także bez potrzeby było to 500 zbierać, 100, ale dobrych podpisów. Także tu musi być czytelny podpis. Gdzieś indziej może być honorowany jako własnoręczny podpis, bo różnie się ludzie podpisują, nie? Tak, pani Alu, ale prosiliśmy o oryginał, jak powinna wyglądać taka lista. Pani sama nie widziała, dopiero ja mówiła, że z prawnikiem. Nie, to powiedziała pani, że z prawnikiem musi uzgodnić. No przecież do mnie pani proszę tak panią, tutaj nie ma takiej zasady, że tak i tak to ma wyglądać. Aby było zgodnie z tą uchwałą, czemu to dotyczy, te podpisy, nie? I zgodnie jeszcze paragraf 13, do wniosku, o którym mowa w paragrafie 12, dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych określoną w przepisach odrębnych. Też tego nie było. I ja wam to mówiłam i mówiłam panu Markowi. Także po prostu zgodnie z tą uchwałą. Mówił też pan Marek, że tam z kimś się konsultował, że wie, jak to trzeba zrobić. No to także no po prostu nie wiem. Dlaczego tak? Ja mówiłam, bez potrzeby tyle podpisów, bo tu wszystko to jest spięte, nawet tutaj mamy dzisiaj, nie można tego dobrze rozczytać. Jużśmy z panem mecenasem rozpatrywali, pan mecenas mówił, że gdyby były nagłówki i to RODO, bo tu dalej nie ma tego RODO, no zobaczymy, co powie pan mecenas, no to można by było wybrać z tych 500 podpisów chociaż tych 100, co jest konieczne i potrzebne. No ale tutaj też nie można było tego wybrać, bo jak jest podpis dobry, czytelny, to nie było nagłówka, nie było RODO. Także no i dlatego to tak to wszystko się toczy. Jak się ktoś ale chce tutaj doczepić, no to się doczepią. A konkretnej tak nie ma zasady, że to musi tak wyglądać, no, czy no, aby było zawarte to, co musi być. Jak nie ma konkretnej zasady, to czemu pani twierdzi, że jest ta jakaś tam przeszkoda? No, pani przeszkody nie ma, prawnik, tylko nie ma jak zawartej tutaj w tych podpisach klauzuli z RODO-em, że możemy udostępniać czyjeś imię i nazwisko. Wiem, ale my nie jesteśmy prawnikiem. Jeżeli ja się konsultuję z prawnikiem i on mi mówi, że jest w porządku, no to to ja co? Nie wiem, dlatego tak jak pani powiedziałam, zaprosiłam jutro do naszego prawnika. Bo podpis jako podpis to się zgodzę z panią, ale tutaj zgodnie z tą uchwałą to jest źle, bo uchwała jest taka, a nie inna. Do tych podpisów było wyjaśniane, zastępca wójta tłumaczył też panu Markowi jasno i wyraźnie, gdzie pisze na liście, którą stworzyliście, jest imię, nazwisko, dokładny adres, podpis, jasno i wyraźnie, nie potrzeba żadnych żadnych list takich, które my mamy wam stworzyć. Ta lista jest dobra, tylko powinny zawierać nagłówki, czytelny podpis. Czytelny podpis, nie ma tutaj mowy odnośnie RODO. Powinno to też być zawarte, że dana osoba wpisująca się na listę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. My nie możemy operować czyimś imieniem i nazwiskiem. Nie możemy. Co jest czynione niestety na forum, na stronach internetowych. To wszystko jest karalne, jeżeli ktoś operuje naszym imieniem i nazwiskiem. Także my tego nie możemy zrobić, dlatego to zostało odesłane do pana Marka Gąski, który mnie oskarżył, że odesłałam mu dokumenty z podpisami. Odesłane zostały do niego jako pełnomocnika, który tutaj nam przynosi ten Komitet Inicjatyw Uchwałodawczych, który on reprezentuje. Ja nie odesłałam tych dokumentów nikomu innemu, tylko trafiły i wyłącznie w jego ręce, po zapoznaniu się z panem mecenasem. I te dokumenty, tak już będę się powtarzać po raz kolejny, trafiły do nas znowu 7, gdzie będziemy znowu jutro z panem mecenasem je weryfikować, co dalej z tym? Więc my, tak jak są żądania, żeby to upublikować czy na tablicach porozwieszać, nie możemy, gdyż to do chwili obecnej jest niekompletne. Będzie spełniało wymogi prawne, to wtedy zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP-u. My też wystąpimy do swojego prawnika. Ale proszę o ciszę, bo ja nie słyszę, co pani stopowa mówi. Proszę jeszcze raz. Że wystąpimy też do prawnika swojego. Niech on uzasadni, dlaczego tak, a nie inaczej, prawda? Bo także tu macie, tak, musicie zgodnie z tą uchwałą. Tak, proszę pani Edyto. Ja mówię,
coraz mniej rozumiem, jak tu dłużej siedzę, szkoda. Po co te podpisy są? Czy one są w sprawie warsztatów? To one według mnie w ogóle nie są do niczego niepotrzebne. Po co my sobie zawracamy wszyscy głowy? Dajmy sobie spokój. My chcemy pomóc im zrobić te warsztaty i działamy. Po co nam te podpisy, przerzucanie się tymi pismami, zbieranie podpisy, kciuk, nie kciuk, to jest do niczego niepotrzebne. I minie kolejny rok na zbieraniu podpisów, które są złe, nieczytelne, krzyżyk, inicjatywa. Ja nie wiem, mówię, czym dłużej tu siedzę, to mniej rozumiem, po co to jest potrzebne. Zabieranie czasu i róbmy to, chcą te warsztaty, pomóżmy im bez żadnych pism, bo ja naprawdę, ja nie umiałabym się do tego nawet donieść, co pani w tej chwili czytała. Dajmy spokój, obiecujemy, że pomożemy w miarę swoich możliwości. Co było, nie było, wójt powiedział, nie powiedział, radni chcieli, nie chcieli, a Stopowa, Staszczukowa, a Gops też nie pomóc. Dajmy sobie spokój, idźmy do przodu, zaczyna się nowy rok, twórzmy, zbierzmy ludzi, spytajmy, czy chcą, bo ja mówię, 53 osoby są zaangażowane w robienie czegoś i robi się wielka zadyma. To jest niepotrzebne, bo dochodzi między nami do konfliktów i tylko się poza plecami, ta jest niedobra, tamta lepsza. Dajmy sobie spokój, zaczyna się nowy rok, zaczynamy tworzyć warsztaty, przynajmniej próbujemy. Uda się, to będzie dobrze, nie uda się, trudno. Będą dzieci dojeżdżały do Skierbieszowa, to jest tylko 12 kilometrów i tak będzie. Dużo osób tak dojeżdża na terenie, mówię, jest tylko 7 warsztatów, dojeżdżają i Komarów, i Chrubieszów, i za Chrubieszowem, i do Chobyczów i nikomu się jeszcze nic takiego nie stało. Spróbujemy zrobić, uda się, to się uda, tak, żeby, że tak powiem, żeby gmina nie dokładała nie wiadomo ile i żebyście wy jako stowarzyszenie dały rady to pociągnąć, bo jeżeli starosta, przepraszam, da wam zgodę, macie obowiązek przez ileś lat tego utrzymania. No właśnie, żeby później nie było płaczu, że musimy pomóc, a wuj powie, podniesiemy podatki, żeby to utrzymać, a społeczeństwo będzie złe i wtedy zaczniemy dopiero zbierać podpisy. To jest niepotrzebne. Zacznijmy od początku, co było, to było. Pan Gąska niech działa w swojej branży, my zróbmy to, co jest naszą branżą i to będzie najlepiej. Tak, jeszcze gdybyśmy usłyszeli to wcześniej, nikt by nie chodził za podpisami, takie deklaracje w tym sensie, że chcecie nam pomóc. To znaczy, dobra, zaczynamy od początku. Proszę pani Gosia, jeszcze tutaj ma. Tak, ale... Cicho, ale proszę o spokój. Pani kierownik tu ma rację, tylko jeżeli wpływa do urzędu taki stos podpisów, to my nie możemy tego zostawić bez echa. My musimy reagować. Jeżeli to jest złożona jakaś inicjatywa uchwałodawcza, to ona musi być zgodna z uchwałami Rady i urzędnik nie może tego tak wyrzucić. To wpływa i my musimy się tym zająć. Jeżeli się nie zajmiemy, to mamy tutaj skutki. Zaraz wpływa skarga i idzie dalej. Także niektóre osoby, nawet składając podpisy, nie wiedziały, o co chodzi. Przychodziły tu do urzędu, żeby wycofać, a my tego nie możemy. Jeżeli to wpłynęło, my to musimy przyjąć, musimy to rozpatrzyć, bo co, jak to się mówi, codziennie mamy jakieś pismo od pana Gąski, który nas oskarża, że my nie rozpatrujemy. Ta sesja jest dzisiaj też zwołana odnośnie tego pana, żeby tutaj rozpatrzyć skargi, a nie na tym rzecz polega. My chcemy pomóc. Tylko proszę wystąpić z pismem do pana starosty, do osób, które są niepełnosprawne odnośnie tych orzeczeń, wtedy będziemy dalej kontynuować. Jest kilka osób w tym stowarzyszeniu, które zajmują pozycję reprezentującą. Przychodźcie do nas, rozmawiajcie. Panie Elu, myśmy naprawdę chcieli budować z ludźmi. Ale my też nie chcemy źle. No nic mi tak na ten temat nie wiadomo. My nie mieliśmy dostępu do nikogo z urzędników, żeby jakieś informacje zasiąść, bądź przekazać to, co my chcemy. Ale jeżeli państwo zawiązaliście stowarzyszenie... My to będziemy próbować cały... Pani Beato, ale do mikrofonu. Tak, i niepotrzebne... Czy są jeszcze jakieś pytania do pani Bożeny Stopowej? Bo jak nie, to podziękujemy pani. Tak, no bo mówię, to nie... To
Pani Bożeno, jeszcze tutaj pani Gosia ma... Znaczy ja mam Alino, pytanie odnośnie tych podpisów, jak już rozmawiamy, czyli to, co zostało złożone do nas, my mamy dalej to rozpatrywać, prawda? Czy jak pani? Ale proszę, no, proszę podejść do mikrofonu. Proszę podejść do mikrofonu. Miałam tylko czytać oświadczenie pani prezes i pani prezes się będzie z wami kontaktowała, o tak powiem. Ja to, co ze swojej strony to powiedziałam, a to, co... Aha, czyli pani prezes musi do nas tutaj się pofatygować i bardzo prosimy jak najszybciej i z tą panią ustalimy, co dalej z tymi podpisami. Tak, bo ona miała dzisiaj... Tylko prosimy o panią prezes, a nie członków zarządu. Z tego względu... Może być i termin, bo ona dzisiaj musiała do ortopedii jechać, bo pół roku czekała na wizytę, więc nie mogła dzisiaj... No dobrze, ale termin jutro... Jutro ta pani ma być, bo my mamy rozmowę z mecenasem odnośnie tych podpisów i decyzja po prostu zapadnie, co my mamy dalej tym robić, jeżeli pani Alina twierdzi, że ona nie jest osobą decyzyjną, żeby odpowiedzieć nam odnośnie tych pism. Dobrze, czyli wszystko jest wyjaśnione. Dziękujemy pani bardzo. Do widzenia. Tak, jeszcze pani Ela tutaj... Proszę Państwa, jeszcze chciałam też przekazać taką informację, bo zapewne by się pojawiły zaraz pytania. Z dniem 31 grudnia pielęgniarka szkolna kończy jakby pracę i już nie będzie świadczyła usług medycznych na terenie szkoły. Informowała mnie już o tym fakcie wcześniej. Tutaj też podejmowaliśmy pewne kroki, ja prowadziłam osobiście rozmowy z osobami, które spełniają wymogi formalne, bo żeby była pielęgniarka szkolna, to musi w tej chwili mieć ukończone studia magisterskie oraz taki kurs medycyna szkolna. Też skierowałam, bo były prowadzone rozmowy z panem wójtem, pismo o potrzebie zorganizowania tej opieki medycznej. Były prowadzone również rozmowy z Izbą Pielęgniarską, no i na dzień dzisiejszy nikt się niestety nie zgłosił. Zapewnienie opieki medycznej w szkole wynika z ustawy o ochronie zdrowia i tutaj organ prowadzący i szkoła zapewnia gabinet i ten gabinet jest wyposażony, bo w 2017 roku pozyskaliśmy środki na wymianę tego sprzętu. Natomiast ta osoba, która prowadzi tą praktykę pielęgniarki szkolnej, podpisuje kontrakt z Narodowym Funduszem i zakłada swoją działalność. Tak więc od 1 stycznia na razie nie mamy nikogo, nikt się nie zgłosił. Słucham? No ale to nie ma pół etatu. To tutaj jest coś takiego, że to ta osoba podpisuje, musi mieć utworzoną działalność gospodarczą. Dotychczasowa pielęgniarka, ona i tak już była na emeryturze, więc dodatkowo podpisywała z Narodowym Funduszem kontrakt na dany rok. Ja jej udostępniałam, zabezpieczałam gabinet, ona świadczyła te usługi, bo tutaj chodzi też i o bilanse, no i jak są jakieś tam zasłabnięcia, czy jakieś dolegliwości, uczniowie przychodzą. I powiem, że pojawił się problem, dlatego że to Narodowy Fundusz płaci, nie gmina, nie przychodnia zdrowia, tylko kontrakt jest. I no nie ma takiej osoby, która by spełniała te wymogi na dzień dzisiejszy. Gabinet stomatologiczny jest, bo to też wynika z ustawy, że ma być zapewniona ta opieka stomatologiczna, a tutaj mówię, no pojawia się problem. Miejmy nadzieję, że może izby pielęgniarskie kogoś skierują, chociaż na 1-2 dni w tygodniu, żeby taka osoba była, ale już informuję, bo zapewne byłyby pytania, dlaczego nie ma gabinetu. Także bądźmy dobrej myśli, że może ktoś się zdecyduje i będzie. A może jeszcze z dobrych informacji, wczoraj szkoła otrzymała pakiety, no nie szczepionki,
chcielibyśmy bardzo już normalnie funkcjonować, bo wiem, że to jest dla wszystkich uciążliwe i dla uczniów, i dla rodziców, i dla nauczycieli, bo to nauczanie zdalne. Wiecie Państwo, jak macie dzieci w domu, jak to wygląda, no ale niestety. Ale w tym roku bardzo duże pieniądze przyszły z Ministerstwa Cyfryzacji, czy też z MEN-u na doposażenie szkół właśnie w ten sprzęt komputerowy i elektroniczny. Dzięki temu, że w ubiegłym roku podpisałam umowę z OSE, to jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Już w tej chwili mamy dość szybki internet, LTL, ale docelowo szkoła w Grabowcu jako pierwsza będzie miała na terenie gminy dostęp do światłowodów. I w ramach tego znaleźliśmy się w gronie 520 szkół w Polsce, gdzie dostaliśmy pakiety multimedialne. Wczoraj właśnie odebraliśmy ich. 25 tabletów z internetem oraz z klawiaturą i rysikiem do pisania dla szkoły podstawowej i 25 dla liceum ogólnokształcącego. Wartość tych zestawów to jest 50 tysięcy. I realizujemy teraz też, już finalizujemy, będzie montowana też pieniądze z projektu Aktywna Tablica do trzech sal. Do jednej będzie tablica interaktywna, do drugiej monitor 65 cali, taki bezdotykowy, i projektor multimedialny. Tutaj co składaliśmy projekt do wojewody o tą aktywną tablicę, to też właśnie to finalizujemy w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Moniko. Ja jeszcze tak chciałam celem informacyjnym. Znowu mamy, wpłynęły do naszej komisji bodajże 3 skargi od tego samego Pana. Jedna skarga tak jakby się powtórzyła, 2 razy jedna i ta sama z tą samą treścią. I dalej musimy się zbierać jako komisja, dyskutować, opiniować i być może sesja też ze względu na tego Pana, bo terminy będą nas goniły, będzie musiała być zwołana. To wszystko, to nic nie wiadomo, bo jeżeli wpłyną jakieś następne skargi, to niestety tak może być. No to co mi wiadomo, to jeszcze i pocztą też wpływają, tak? To woli jeszcze takiego goni skargę. Może wyjaśnienia. Na skargę mamy tylko miesiąc. Bo tutaj też są takie zarzuty i chciałam wyjaśnić, bo Pan uważa się, że wie wszystko najlepiej, jest doskonale zorientowany i też między innymi są takie, no to są pomówienia, że dyrektor zespołu szkół przyznał medal Komisji Edukacji Narodowej Panu Wójtowi i prezesowi Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Grabowcu, który jest moim ojcem. Proszę Państwa, to jest odznaczenie resortowe. Przede wszystkim otrzymać go mogą tylko i wyłącznie nauczyciele, albo czynni, albo emeryci. Nadawane jest na wniosek ministra edukacji narodowej, gdzie minister może osobiście, kuratora oświaty, dyrektora szkoły, albo wójt dla dyrektora. Więc ani pan wójt, ani prezes tego Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Grabowcu nie otrzymał takiego odznaczenia. Temu panu wyłącznie coś się pomyliło i pomieszało. W 2019 roku była uroczystość przy pomniku w Grabowiec Górze i wtedy były nadawane honorowe odznaki zasłużonych dla Związku Żołnierzy Armii Krajowych. Między innymi prezes te odznaki koła, prezes koła w Grabowcu wręczał osobom odznaczonym przez oddział AK w Zamościu. Więc chyba to są jakieś, tu możemy już nawet wiedzieć, że no niestety, no ale nie wszystko, co pan jakieś zarzuty składa, no to są prawdziwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest bardzo dużo takich Powiem szczerze, że bardzo dużo takich pomówień jest, niejasności, wyssanych z palca, brzydko powiedziawszy, nieprawdy. Także miejmy nadzieję, że będzie teraz jakoś spokojniej. Ze stowarzyszeniem dojdziemy do porozumienia, do wyjaśnienia. Zobaczymy jeszcze po jutrzejszym spotkaniu z panem mecenasem. Proszę, panie Piotrze. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, czy Pan dlatego Pana rozwoju wniosek do prokuratury o nękanie Rady? To jest coś,
Panie Piotrze. Ale to nie jest tylko rada, tu są wyzywani mieszkańcy. Nie będę tutaj cytować tekstów. Ja jestem też tego samego zdania, że nie możemy dać szargać swoim imieniem i nazwiskiem. To jest po prostu zastraszanie, szantażowanie. To jest moim zdaniem też mobbing w pewnym... Ale słuchajcie Państwo, jak są traktowani nasi mieszkańcy? Mieszkańcy nas wybrali. Nie my sami się tutaj znaleźliśmy. Wybrali nas mieszkańcy. My podejmujemy decyzje, ale też po informacjach, które zasięgamy od mieszkańców. A my jesteśmy wraz z mieszkańcami traktowani naprawdę bardzo brzydko. No niestety te epitety, które są określane wobec wszystkich, bo tutaj to nie tylko jakaś jedna grupa, ale począwszy od społeczności całej gminy. I też każdy z nas jest świadomy, że jeżeli ktoś działa, to działa zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli dyrektor zatrudnia nauczyciela, to są na to przepisy, że zgodnie z kwalifikacjami. To dyrektor dokonuje oceny pracy, ani ktoś inny, no taka osoba, która no, w cudzysłowie jest z ulicy. Ja też jeszcze dodam tylko, że słuchajcie, mieszkańców w naszej gminie mamy dużo. Od nikogo nie wpływają jakieś zażalenia, jakieś zawiadomienia. Jest jedna osoba, która po prostu nęka. Bo moim zdaniem to jest takie nękanie. Ja tutaj się odniosę, nęka, ale też nie daje nam pracować. Ślubowaliśmy, że będziemy pracować na rzecz i dla dobra gminy i mieszkańców. W tej chwili, zobaczcie Państwo, i to myślę wszyscy radni mnie poprą i wszystkie komisje, od kilku miesięcy my się nie zajmujemy w ogóle sprawami gminy, nie zajmujemy się budżetem, który w tej chwili jest bardzo palącą kwestią, tylko zajmujemy się rozpatrywaniem skarg i sesje marnowane są pieniądze naszej gminy na zwoływanie sesji, które odpowiadamy na bezzasadne skargi. Tu się zgodzę z panią Ewą, bo są zarzucane nam, że my bierzemy tyle i tyle pieniążków, my się spotykamy, ale spotykamy się tylko i wyłącznie ze względu na tego pana. Tak. Dzisiejsza sesja jest zwołana ze względu na tego pana, więc komu, kto nam powinien tutaj jako mieszkańcom oddać pieniądze za zwołanie rady? No w tej chwili można było powiedzieć, że ten pan z tymi skargami i petycjami, które ciągle wpływają, działa na niekorzyść gminy i jej mieszkańców. Też chciałabym jeszcze ostatnią uwagę wtrącić na temat tych podpisów. Pracuję chyba jako jedyna tutaj, mam też bardzo częsty kontakt z wieloma urzędami, gdzie wypełniam i oświadczenia, i wnioski. I proszę mi uwierzyć, że podpis w tej chwili jest traktowany naprawdę jak złoto i jeżeli ja sobie zbieram jakieś podpisy, to ja mogę sobie schować w szafce. Natomiast jeżeli ja chcę dać ten podpis dalej, nie wiem, czy do jakiegokolwiek innego urzędu, ja muszę mieć zgodę. Przecież są takie sytuacje, gdzie nieraz jest brak podpisu na wniosku i pracownik agencji nie może wprost zadzwonić do rolnika, bo on nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więc tutaj ja w ogóle jestem przerażona tym, że ludzie podpisują, nie wiedząc, gdzie to idzie. Ale przecież... ludzie są nieświadomi, tak jak już wcześniej powiedziałam. Były trzy, góra cztery kartki, które posiadały nagłówek. Reszta nie posiadała nagłówka. Ludzie składali podpisy, nie wiedząc, do czego to zostanie użyte. Tak, bo i właśnie do tego zmierzam, brzydko, że jeżeli nie ma nagłówka, to ja mogę sobie wykorzystać, nie wiem, mogę zbierać na rozbudowę drogi, a później złożyć to przy projekcie, że chcę startować na wójta albo na wybór komitetu czy czegokolwiek innego. No też bardzo bym chciała uczulić ludzi, żeby czytali, co podpisują. I nikt nie ma prawa wykorzystać mojego podpisu, mojego nazwiska, jeżeli ja nie wyraziłam na to zgodę. To mi gwarantuje ustawa o ochronie danych, która RODO. Może poinformujmy o tym ludzi, będą niedługo spotkania te, co wójt prowadzi, prawda? Żeby nie że jeżeli nie ma do czego, niech nie podpisują, bo faktycznie jest tak, jak jest. Ale słuchajcie Państwo, taka informacja była zamieszczona na stronie gminy, bo bardzo dużo osób przychodziło i się dopytywało.
czy to urząd wysłał, na co są te podpisy. Tak, tak. Tylko jest jeden problem, bo nie wszyscy ludzie, a nasi mieszkańcy to są no, w większości osoby starsze, no i też nie wszyscy mają dostęp do internetu i czytają. Oni bardziej może oczekują takiej informacji bezpośredniej. To najlepszym źródłem takiej informacji, no to są sołtysi. Tak, to była taka informacja właśnie zamieszczona na stronie internetowej, że... Pamiętać o zgromadzeniach 5 osób. Tak, tak. To tutaj powiem, że ta informacja była umieszczona na stronie internetowej. My staramy się też uczulać mieszkańców. Niech zwracają uwagę, jeżeli dostają coś do podpisu, zbierane podpisy. Zwróćmy uwagę na nagłówek. Czy jest nagłówek? W jakim celu ten mój podpis będzie wykorzystany i do czego? Czy jest klauzula odnośnie tego RODO? Czy osoba zbierająca podpisy może tym moim podpisem oficjalnie się posługiwać dalej? Znaczy tutaj Pani Przewodnicząca, ja tylko może jeszcze zwrócę uwagę, że my w tej chwili absolutnie nie działamy na niekorzyść niczyją i nikomu nie zabraniamy zbierania podpisu. Chodzi tylko o to, żeby uczulić ludzi na to, żeby czytali nagłówek, na co jest zbierany podpis, pod czym się rolnik podpisuje i żeby była informacja, do czego ten jego podpis będzie wykorzystany. I tylko tyle, a zbierać sobie podpisy może tak, każdy, mogą, nikt nikomu nie zabrania. I tutaj nikomu nie bronimy zbierania podpisów, tylko żeby mieszkańcy zwracali uwagę. Każdy słyszy, co się dzieje w telewizji, w mediach jest to nagłośnione, że zbierają podpisy, gdzie są wykorzystane do różnych celów. Jeżeli mamy osoby starsze, to możemy je poinformować nawet osobiście. Uczulajmy mieszkańców, co podpisują. Nikt im nie broni, niech podpiszą, tylko po prostu zwrócić uwagę na nagłówek, do czego te informacje będą użyte. Czy są jeszcze jakieś pytania? To proszę, panie Piotrze. A jakim to cudem ten pan może sobie wywieszać na tablicy ogłoszeń różne wywieszki sobie? Ja bym to już tutaj pan wójt zabierze głos w tej sprawie. Panie radny, panie Piotrze, na kanwie pana pytania już odpowiadam. Tablica ogłoszeń, co jest usytuowana przy kiosku, jest własnością gminy. Kwestii, tak ci państwo sobie tam wywieszają. Pan Jurek wysłał raz pracowników, oczyścili tablicę, później mam telefon, dostaję telefon z policji, co to wójt zrywał obwieszczenia. Informuję policjantów z postanowu, że tutaj tablica jest własnością Urzędu Gminy i kwestia, ktoś bez zgody sobie ją wywiesza. Ponownie znów obwieszczenie, cała tablica została obwieszczona. Wczoraj, to było, mam pracownicy oczyszczają, przyjeżdżają policjanci, patrol do mnie, co to wójt, tak, informuję dalej, w dalszym ciągu policjantów, że jest tablica własnością gminy. Nie było, że nikt się do gminy nie zwracał o wywieszenie, o wywieszenie i tak dalej. No i zostało zamieszczone teraz informacja na czerwonym, dużymi drukowanymi literami, na której jest treść, że własność, tablica własności Urzędu Gminy, wywieszenie za zgodą Urzędu Gminy. W przypadku bez zgody ktoś wywiesza, wywieszenia będą usuwane. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Gminy. Protokół jest wyłożony na stolikach. Mam tutaj, tak jest. Państwo radni zapoznali się z protokołem. Czy są za przyjęciem protokołu bez odczytania? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Zakończenie obrad 20 sesji Rady Gminy Grabowiec. Dziękuję bardzo za przybycie na sesję. Zamykam 20. sesję Rady Gminy Grabowiec. Dziękuję bardzo.